Na początku 1924 roku odebraliśmy telefon od barona Louisa de Rothschilda. Jeden z jego przyjaciół, Max Warburg, bankier Hitlera z Hamburga, przeczytał moją książkę i chciał się z nami zapoznać. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, jasne, Warburg spontanicznie, jasne. Zaoferował nam 60 tysięcy złotych marek, by zapewnić byt ruchowi przez jego pierwsze 3 lata. Max Warburg, jeden z najbardziej zasłużonych i mądrych osób, z jakimi mi było dane wejść w kontakt, miał zwyczaj finansowania tych działań. Pozostał serdecznie zainteresowanym Paneuropą przez całe swoje życie. Max Warburg zorganizował swoją podróż do Stanów Zjednoczonych w 1925 roku, by przedstawić mnie Paulowi Łobergowi oraz Bernardowi Baruchowi. Europejska wspólnota, obecnie Unia, jest kolejnym tworem bractwa ze wszystkimi dobrze znajomymi nazwiskami w nią zamieszanymi. Winston Churchill, com 300, był zwolennikiem europejskiego superpaństwa i napisał artykuł w 1930 roku. Dla amerykańskiego tygodnika The Saturday Evening Post, zatytułowany Stany Zjednoczone Europy. Parę lat później miał odegrać swoją rolę w przybliżeniu wojny, która doprowadziła do stworzenia dokładnie tej struktury. Hrabia Coldenham Kalergi otrzymał entuzjastyczne poparcie od takich osób, jak John Foster Dulles, Nicholas Murray Butler, prezydent Uniwersytetu Columbia oraz Fundacji Carnegie'ego na rzecz międzynarodowego pokoju, wojny, oraz dr Stephen Dagan, założyciel oraz pierwszy prezydent Instytutu Międzynarodowej Edukacji, który był w 100% kontrolowany przez Radę Polityki Zagranicznej. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął nawet 7 uchwał o politycznej Unii Europy i jedna z nich oznajmiała, że stworzenie Zjednoczonej Europy musi być uznawane za kluczowy krok w stronę zjednoczonego świata, światowego rządu. Jean Monnet przewodniczył również Komitetowi Akcji na Rzecz Stanów Zjednoczonych Europy, który zakładał ten sam cel do wykonania. Od utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej EEC ewoluowała ona zgodnie z planem przy pomocy metody małych kroczków, by stać się centralizowanym, faszystowskim państwem, którym miała być z założenia. Dwóch z wielbicieli Monnet, Atomery oraz Serge Brombergerowie, i to właśnie oni przedstawili ten plan w swojej książce Jean Monnet and the United States of Europe, Jean Monnet i Stany Zjednoczone Europy. Stopniowo myślano, że ponadpaństwowa władza, nadzorowana przez Europejską Radę Ministrów w Brukseli oraz Zgromadzenie w Strasburgu, będzie zarządzać wszystkimi działaniami kontynentu. Nadszedłby dzień, w którym rządy zostałyby zmuszone do przyznania, że zintegrowana Europa stała się faktem dokonanym, bez wyrażenia ich zgody w tworzeniu jej fundamentalnych zasad. Jedyne, co musieliby zrobić, to stopić te wszystkie autonomiczne instytucje w pojedynczą federalną administrację i wtedy proklamować Zjednoczone Stany Europy. Oto miejsce, w którym teraz się znajdujemy. Znowu masz strukturę garstki osób pozostającą w centrum i stamtąd dyktującą całkowity plan oraz zazębiające się ze sobą sieci w każdym kraju, manipulujące swoich obywateli oraz parlament po to, by podążały za ogólną agendą. Dwóch szefów rządu Wielkiej Brytanii przed, w trakcie oraz po naszym wstąpieniu do Wspólnoty Europejskiej to Harold Wilson Beale z Partii Pracy oraz Edward Heath Beale TC z Partii Konserwatywnej. Obaj byli bliskimi współpracownikami Lorda Wiktora Rothschilda, a Heath uczynił Rothschilda szefem swojego Komitetu Doradców podczas jego 4-letniej kadencji jako szefa rządu w latach od 1970 roku do 1974 roku. To w tym okresie, w 1972 roku, Heath podpisał traktat rzymski, który usiedlił Wielką Brytanię w europejskiej pajęczej sieci bractwa. Obok Heatha na ceremonii podpisywania siedział jego minister spraw zagranicznych Alec Douglas Hume, Lord Home, przewodniczący grupy Bilderberg oraz członek starożytnej szkockiej linii krwi. Ta cała sprawa była manipulacją prowadzoną na szeroką skalę. W szeregach przywódczych opozycyjnej Partii Pracy, gdy weszliśmy do Europy pod Haroldem Wilsonem Beale, zasiadali Roy Jenkins Beale TC, REEA, który później został przewodniczącym Komisji Europejskiej, James Callaghan Beale, REEA oraz Denis Healy Beale TC, com 300, przewodniczący Komitetu Tymczasowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i członek Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Healy był obecny na pierwszym spotkaniu grupy Bilderberg w 1954 roku i wziął udział w większej ilości ich zgromadzeń niż jakikolwiek inny brytyjski aktywny polityk za jego czasów. Stary poczciwy Denis, przyjaciel ludu.
Wypraszam sobie. W tym samym czasie liderami trzeciej partii brytyjskiej liberałów, obecnie liberalni demokraci, byli Eogrimond Beale oraz Jeremy Forbes, autor książki Europe, The Case for Going in Europa, powody za przystąpieniem. Zastanawiam się, czy gdy obejmowali oni szczytowe polityczne stanowiska w kraju, Wilson, Heath, Jenkins oraz Healy kiedykolwiek zebrali się i rozmyślali nad niesamowitym zrządzeniem losu, które poprowadziło cztery osoby, niegdyś uczęszczające na Oxford w tym samym czasie, by stali się przodującymi nazwiskami polityki lat 60. i 70. akurat wtedy, gdy Wielka Brytania przyjmowała swoje członkostwo w europejskiej wspólnocie. Wilson, Jesus College, University College, Jenkins, Balliol, Heath, Balliol, Healy, Balliol, Grimond, Balliol oraz Forbes Trinity College są jakże inspirującym przykładem na to, co może się stać, gdy masz wykształcenie oksfordzkie. Fakt, że Oxford zawsze był ważnym ośrodkiem bractwa i, obok Cambridge, jest kluczowym miejscem rekrutowania manipulatorów następnych pokoleń, to czysty przypadek, oczywiście. Heath, zmiennokształtny reptilianin, manipulował Wielką Brytanią w kierunku członkostwa we wspólnocie przez całe lata 60. i godził się na polityczną unię Wielkiej Brytanii w Europie już w kwietniu 1962 roku, gdy był lordem strażnikiem tajnej pieczęci. Przed wprowadzeniem Wielkiej Brytanii do Europy Heath wziął udział w spotkaniu w Paryżu w październiku 1972 roku, by negocjować warunki z prezydentem Francji, Georgesem Pompidou Beale, byłym pracownikiem Guya Rothschilda. Douglas Hurd był brytyjskim ministrem spraw zagranicznych, który podpisał faszystowski traktat z Maastricht w lutym 1992 roku, na mocy którego przekształcono Europejską Wspólnotę w Unię Europejską, superpaństwo. Hurd był prywatnym sekretarzem Heatha w latach pomiędzy 1968 a 1970 i jego politycznym sekretarzem od roku 1970 do 1974 roku, gdy ten pełnił urząd premiera i podpisywał wejście Wielkiej Brytanii do Europy. Hurd to również minister stanu wobec Lorda Carringtona w przedbiegu wojny falklandzkiej i to właśnie on zaproponował honorowe rycerstwo dla Henry'ego Kissingera. Od tamtych czasów wpływowi i pozornie przeciwstawni sobie działacze polityczni, jak Ted Heath Beale, T.C. Kenneth Clarke Beale, Lord Jeffrey Howe Beale, Com 300 Tony Blair z Partii Pracy Beale, Gordon Brown Beale, T.C. oraz przywódcy liberalnych demokratów David Steele Beale, T.C. oraz Paddy Ashdown Beale wywierali naciski i dowodzili słuszności coraz to dalszej erozji brytyjskiego procesu podejmowania decyzji oraz wchłonięcia wolności przez centralizowaną, biurokratyczną Unię Europejską. Blair ostentacyjnie zapełnił swój ministerialny zespół negocjujący z Unią Europejską ludźmi, którzy chcieli przystąpienia Wielkiej Brytanii do jednego banku oraz waluty. Pośród nich, przed jego dymisją po skandalu finansowym, znajdował się nasz przyjaciel Peter Mandelson, człowiek, którego członkowie parlamentu okrzyknęli księciem ciemności. W momencie pisania tej książki trzy główne brytyjskie partie polityczne są przewodzone przez Tony'ego Blaira Beale, Williama Haiga Beale oraz Fadiego Ashdowna Beale. Jesteśmy oszukiwani, a członkowie bractwa pozostający na szczycie banków i korporacji zostali zaktywowani po to, by przestraszyć ludzi, aby ci uwierzyli, że nastąpi ekonomiczna zapaść, jeśli jakiś kraj nie przystąpi do jednego banku oraz waluty. Cóż za bzdura. Norwegia odmówiła wstąpienia do Unii Europejskiej i cieszy się wielkim ekonomicznym dobrobytem, zwłaszcza dzięki eksportowi do krajów Unii Europejskiej. To, co opisałem i co ma miejsce w Europie, jest planowane dla Ameryk, rejonu Pacyfiku oraz Afryki. Amerykańską Unię zaprojektowano po to, by rozwinęła się z NAFTA północnoamerykański układ wolnego handlu, zaś w Unii Pacyfiku APEC, wspólnota gospodarcza Azji i Pacyfiku, obszar wolnego handlu, stworzony w 1994 roku. Po dużej agitacji ze strony stypendysty Rhodesa oraz byłego premiera Australii, Boba Hawke'a. NAFTA była negocjowana między George'em Bushem CFR, TC, czaszka i piszczele pedofilskim prezydentem Stanów Zjednoczonych oraz Brianem Mulroneyem, gwałcicielem kobiecych ofiar kontroli umysłowej, byłym premierem Kanady. Rozwinę temat ich działań w kolejnym rozdziale. Bush, kiedy podpisywał porozumienie o wolnym handlu z Meksykiem oraz Kanadą 12 września 1992 roku. Powiedział, że chce zobaczyć, jak nafta sięga od czubka Ameryki Północnej aż po koniuszek Ameryki Południowej. Jego przeciwnik Bill Clinton oznajmił na zebraniu przywódców obu Ameryk 10 grudnia 1994 roku. Historia dała ludności obu Ameryk szansę zbudowania społeczności narodów oddanej wolności i obietnicy dobrobytu.
We wczesnym następnym stuleciu chcę zobaczyć wielką strefę wolnego handlu od Alaski po Argentynę. Do innych elementów agendy zaliczamy wszczepienie mikrochipów globalnej populacji, całkowitą kontrolę zasobów energetycznych, zniszczenie alternatywnych metod leczenia, które demaskują konwencjonalną medycynę jako szalbierstwo, oraz globalny stan wojenny. Napiszę więcej o tym, zbliżając się do końca tej książki. Monopartyjne państwo oraz jedna światowa agenda stale się rozwijają i tutaj naświetliłem tylko sylwetki ludzi, zarys organizacji oraz wydarzeń, do których się odniosłem, ponieważ wszystkie są opisane w szczegółach, razem ze źródłami w And the Truth Shall Set You Free. Rozdział 14. Pod wpływem. Przez tysiąclecia jednym z najpotężniejszych narzędzi w walce bractwa przeciwko ludzkości były środki odurzające i uzależniające. W starożytnych szkołach magii narkotyki znajdowały szerokie zastosowanie do stymulacji odmiennych stanów świadomości, do sterowania umysłem i percepcją. Opium, z którego wytwarza się heroinę, jest najstarszym znanym narkotykiem. Wzmianki o jego stosowaniu odnaleziono na tablicach sumeryjskich, sięgających wstecz może 6000 lat. Sumerowie nazwali go rośliną radości. Egipcjanie i Grecy również o nim wzmiankują, odpowiednio około 1500 i 1000 lat przed naszą erą. Mak lekarski do tego stopnia stanowił integralną część Grecji, że przedstawiony został na złotych greckich monetach. W grobie Indian południowoamerykańskich, datowanym na 4500 lat temu, znaleziono ślady halucynogennych narkotyków, a zapiski dotyczące ich używania przewijają się przez cały starożytny świat. Niektórzy uważają, że haoma lub soma, święte napoje Zoroastrian i Hindusów, równie dobrze mogły być muchomorem czerwonym Amanita muscaria. Pochodzące z niego substancje chemiczne przedostają się do moczu i wykazują niemal takie samo silne działanie, a święte księgi hinduskie odnoszą się do świętego napoju z moczu jako do źródła oświecenia i objawienia. Zdecydowanie nadaje to nowe znaczenie wyrażeniu walnąć sobie szczoszka. Aztekowie korzystali w swoich obrzędach religijnych z właściwości halucynogennych grzyba Psilocybe mexicana, którego nazywali ciałem Boga. Wcześniej wspomniałem już o stosowaniu grzybów przez kapłanów hebrajskich, którzy nawet zainspirowali się ich kształtem, tworząc swoje nakrycia głowy. Reptiliańsko-aryjscy kapłani Babilonu byli niezwykle utalentowani, jeśli chodzi o manipulację ludnością za pomocą narkotyków, co było kontynuowane w rozprzestrzenianej przez nich sieci tajnego społeczeństwa. Ruszokrzyżowcy zwiększyli zastosowanie środków odurzających, a asasyni prawdopodobnie zawdzięczają swoją nazwę właśnie stosowaniu narkotyków do kontrolowania umysłu swoich zabójców. Przede wszystkim dzięki narkotykom bractwo w przeszłości niszczyło społeczeństwa, aby łatwo przejąć nad nimi kontrolę. Dokładnie to samo dzieje się dziś na skalę światową. Ale ta polityka nie jest niczym nowym. Zmieniła się tylko skala. Najsłynniejszą bronią było opium użyte przez Brytyjczyków, Bractwo Babilońskie z siedzibą w Londynie jako broń w wojnach opiumowych z Chinami w latach 1840 i 1858. Wysiłki Chińczyków, aby zahamować napływ opium do ich kraju, zostały udaremnione przez potęgę Imperium Brytyjskiego. Podczas pierwszej wojny opiumowej ministrem spraw zagranicznych i premierem rządu królowej Wiktorii był Lord Palmerston, wielki patriarcha czy też mistrz Wielkiego Wschodu Masońskiego, a także członek Komitetu 300. Palmerstonowie byli w rzeczywistości rodziną Templeów, a ich tytuły sięgają do roku 1723, gdy Henry Temple został baronem Mount Temple w hrabstwie Sligo w Irlandii i wicehrabią Palmerston w hrabstwie Dublin, irlandzkim parem. Temple pochodzi od słowa Templariusz Templar. Ten tytuł przeszedł na jego wnuka, również Henryka, pozostającego przez 40 lat członkiem Izby Gmin brytyjskiego parlamentu i to właśnie on był w posiadaniu obrazu Davida Teniersa Święty. Antoni i Święty. Paweł, zawierającego mnóstwo sakralnej geometrii, którą badacze powiązali z zakodowanymi manuskryptami i tajemnicami René Le Château. Temple mieszkał wówczas w posiadłości Broadlands w Romsey, w hrabstwie Hampshire, późniejszym domostwie lorda Louisa Mountbattena. Rodzina Mountbattenów kupiła również obraz Teniersa. To właśnie syn drugiego lorda Palmerston, Henry John Temple, został legendarnym premierem, ministrem spraw zagranicznych, a także przemytnikiem narkotyków dla korony brytyjskiej w Chinach. Wrzenił się w angielską arystokrację poprzez siostrę lorda Melbourne, premiera rządu, na początku panowania królowej Wiktorii i przewodził partii liberałów, znanej również jako Partia Wenecka, która nadzorowała brytyjskie siły zbrojne podczas wojny krymskiej i wojen opiumowych prowadzonym przeciwko Chinom.
Po raz pierwszy do Izby Gmin wstąpił jako członek parlamentu z okręgu Newport na wyspie White. Ta nazwa pojawia się znacznie częściej niż można by się spodziewać po małej wyspie przy południowym wybrzeżu Anglii. Królowa Wiktoria i książę Albert zbudowali na tej wyspie Osborne House i tu właśnie królowa, po śmierci Alberta, spędzała większość czasu. Późniejszym zarządcą wyspy będzie Lord Mountbatten. Wyspa White, oprócz tego, że jest wspaniałym miejscem turystycznym, stanowi ważne centrum satanizmu. Kolejnym miastem bractwa jest położony w Szkocji Edynburg, leżący na szlaku prowadzącym z kaplicy roślin Sinclaira. Palmerstown spędził tam 3 lata, mieszkając wspólnie z profesorem Dugaldem Stewartem, filozofem brytyjskiej partii Whigów, a Uniwersytet Edynburski był stałym łączem między członkami Bractwa Lunarnego a Karolem Darwinem. Wybraniec Bractwa Tony Blair, powołany na premiera rządu brytyjskiego 1 maja 1997 roku, wychował się w Edynburgu, a kształcił się w FETS, tamtejszym prywatnym kolegium. Jego ojciec był wykładowcą na Uniwersytecie Edynburskim. Siłą napędową handlu opium z Indii do Chin i w innych kierunkach była brytyjska kompania wschodnioindyjska, grupa szkockich kupców i wolnomularzy, sprzymierzonych z rycerskim zakonem kawalerów maltańskich oraz z Towarzystwem Jezusowym, czyli jezuitami. Niektórzy badacze uważają, że prawdziwą władzę sprawowały rodziny bankierów z północnych Włoch, czarna arystokracja, ale do tego czasu ich siedziby i tak znajdowały się w Londynie. Wszystkie późniejsze inwazje przez uzależnienie narkotykowe korzystały ze wzorca zastosowanego w Chinach przez Brytyjczyków. Dopóty finansowali oni masowe uzależnienie od opium, dopóki społeczeństwo chińskie i jego witalność nie zostały obrócone w perzynę. Do przeprowadzania transakcji narkotykowych w swoim imieniu rząd brytyjski wykorzystywał sieci terrorystyczne i przestępczość zorganizowaną, taką jak triady czy Hong Society, oraz asasynów. Te tajne stowarzyszenia, które bezwzględnie wszystkich eliminują, a w szczególności własnych członków, którzy nie wykonali rozkazów, są zaledwie nitkami w globalnej sieci łączącej się z masonami. Ponownie są jedynie różnymi maskami na jednej twarzy. Handel narkotykami był i jest organizowany przez dalekowschodnią lożę wolnomularską. Wielka Loża Anglii, obecny Wielki Mistrz to kuzyn królowej, książę Kentu, ustanowiła lożę w Chinach w Amoy, Kantonie, Fuzhou, Słotów, Szfu, Qingqiang, Hankow, Niuchang, Tongshan, Wei Hai Wei, 2 w Tientsin, 3 w Szanghaju i 5 w Hongkongu. Gdy chińscy władcy podjęli działania mające na celu zahamowanie dopływu opium, Brytyjczycy zaangażowali do walki siły lądowe i morskie, by ich pokonać. A zawarty wówczas traktat pokojowy gwarantował Brytyjczykom prawo do zwiększenia napływu opium, wypłatę rekompensaty za opium skonfiskowany przez władze chińskie, a także zwierzchnictwo nad strategicznymi portami i przybrzeżnymi wyspami. I w ten właśnie sposób Hongkong dostał się pod rządy brytyjskie. Wykorzystywany był jako centrum dla dalekowschodniego handlu narkotykami i po ponownym przyłączeniu do Chin nadal pełni tę samą rolę. Większość transakcji w gotówce i w złocie na hongkońskim rynku finansowym pochodzi z łapówek i prania pieniędzy z handlu narkotykami. Traktat z Nankin z 1842 roku dał Wielkiej Brytanii kontrolę nad Hongkongiem i przyniósł dodatkowo około 15 milionów funtów w srebrze. Spisał go mason i minister do spraw kolonii Edward Bulwer Lytton Combe 300, którego prace miały tak zainspirować Hitlera, nazistów i okultystów jak Madame Blavatskiej. Bulwer Lytton pisał o mocy Vrail, mocy żmii, we krwi, podziemnych nadludzi. Syn Bulwera Lyttona był wicekrólem Indii wtedy, gdy handel opium między Indiami a Chinami przeżywał swój największy rozkwit, w okresie, zakamuflowanym, w twórczości Rudyarda Kiplinga o Indiach brytyjskich handlarzach narkotyków. W książce The Opium Clippers, opiumowe żaglowce, Basil Lubbock wymienia z nazwiska właścicieli brytyjskich jednostek zaangażowanych w handel opium w brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, Jardine Matheson, szkocka rodzina Keswick, wielu spośród nich to sataniści Dent i spółkę, braci Pybus, Russell i spółkę, braci Kama, księżną Atolu, hrabiego Balcaras, króla Jerzego IV, uprzednio książę regent Markiza Camdena i Lady Melville. To właśnie przodek Lady Melville, Jerzy, witał Wilhelma Orańskiego na tronie, w zamian za co otrzymał tytuł Lorda Skarbnika Pieczęci. Keswickowie i Jardine Matheson byli członkami Komitetu 300. Inne angloamerykańskie rodziny zamieszane w handel narkotykami to Sutherlandowie, Baringowie i Limanowie, krewni Rothschildów.
Sutherlandowie, jedni z największych handlarzy bawełną i opium na południu, spowinowaceni z Mathesonami, razem z Baringami, rodziną bankierów, utworzyli Peninsular and Orient Steam Navigation Company, słynna brytyjska firma promowa P&O po to, aby transportować opium. Brytyjskie rody reptiliańskie współpracowały ze swoimi amerykańskimi krewnymi w celu rozwinięcia handlu narkotykami, tak jak robią to do dzisiejszego dnia. Ród Russellów zbił swoją niebywałą fortunę na handlu opium w XIX wieku, dzięki kartelowi narkotykowemu znanemu jako Russell i spółka. Zajmowali się oni odbiorem opium z Turcji i nielegalnym jego przewozem do Chin. Ich jedyną konkurencją był syndykat Perkinsów z siedzibą w Bostonie, skoligacony z innymi rodami z brytyjskiej linii genetycznej, zamieszanymi w handel niewolnikami. Russellowie ostatecznie wykupili Perkinsów i stali się amerykańskim ośrodkiem branży opiumowej, w jednej lidze z innymi reptiliańskimi rodzinami, jak Coolidge czy Delano Com 300, i obie wydały prezydentów Stanów Zjednoczonych. W czasach całej tej narkotykowej przestępczości zorganizowanej dyrektorem Russell i spółka w kantonie był Warren Delano Ir, dziadek prezydenta Franklina Delano Roosevelta, który pochodził z arystokratycznej francuskiej linii krwi, w tym linii Spencerów, księżnej Diany oraz Winstona Churchilla. W roku 1986, w historii handlu narkotykami w Ameryce, opublikowanej w US News and World Report, czytamy, Delano porównał handel opium z biznesem alkoholowym, oba są intratne i oba leżą u podstaw rodzinnego biznesu. Jak świetnie się składa, że Franklin Delano Roosevelt jest genetycznie spokrewniony z George'em Bushem, który nadal kontynuuje tradycję handlu narkotykami na niewiarygodną skalę. Innymi partnerami Russella byli John Cliff Green, który wykorzystał część swojej opiumowej fortuny do sfinansowania Uniwersytetu Princeton, Abiel Abbott Lowe, który swoich opiumowych pieniędzy użył do stworzenia podwalin Uniwersytetu Columbia, oraz Joseph Coolidge, którego syn zorganizował działalność przemytu narkotyków pod nazwą United Fruit Company. Jego wnuk Archibald Kerry Coolidge był prezesem założycielem Amerykańskiej Rady Stosunków Międzynarodowych. Rodziny Russellów i Taftów stworzyły Towarzystwo Czaszki i Piszczeli, a czarna flaga z białą czaszką i skrzyżowanymi kośćmi powiewała na wszystkich statkach Russell Trust Company. Flaga ta widoczna była również na statkach floty rycerzy templariuszy. Kolejnym amerykańskim łącznikiem w handlu opium był wolnomularz John Jacob Astor, założyciel dynastii Astorów, który został akcjonariuszem w brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Ośrodkami handlu narkotykami zaś były i są Filadelfia i Boston, kwatery główne północnej jurysdykcji szkockiego rytu wolnomularstwa. Potomek rodu Astorów, Waldorf Astor, ten od hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku, był wolnomularzem wysokiego stopnia, a po II wojnie światowej został przewodniczącym Królewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Londynie, mocno zaangażowanego w nadzorowanie światowego handlu narkotykami. Zobacz w książce Dope Inc. w bibliografii. Po II wojnie opiumowej, która zakończyła się w roku 1860, brytyjskie banki kupieckie i kompanie handlowe stworzyły korporacje Hong Kongu i Szanghaju jako bank centralny dalekowschodniej machiny narkotykowej. Ze wszystkich badań nad siecią narkotykową, które przeczytałem, wynika, że Hong Kong i Szanghaj Bank ze swoimi globalnymi powiązaniami do dziś dnia pozostaje finansowym centrum dla przemysłu narkotykowego. Po ponownym przyłączeniu Hong Kongu do Chin, Bank Hong Kongu i Szanghaju przemianowano na HSBC Holdings. Jest on właścicielem Midland, jednego z czterech brytyjskich banków clearingowych. Midland miał długą kampanię reklamową, w której nazywał się bankiem, który słucha, a także bankiem, który lubi mówić tak. Nie przypominam sobie, żeby wspominali, ile razy jego właściciele powiedzieli tak praniu zysków z przemysłu narkotykowego, który niszczy życie tak wielu. Nugan Hand Bank z siedzibą w Sydney, Australia, to kolejne przedsięwzięcie CIA i Mossadu prowadzone przez Francisa Nugana i Michaela Handa, członka Zielonych Beretów i pułkownika Armii Amerykańskiej przydzielonego do CIA. Jak twierdzi tajny agent CIA Trenton Parker, Hand często kontaktował się z George'em Bushem po tym, jak wybrano go na stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Przyjrzyjmy się kilku czołowym dyrektorom Nugan Hand Banku: admirał F. Yates, prezes, szef sztabu do spraw planowania strategicznego w amerykańskich siłach zbrojnych w rejonie Azji i Pacyfiku podczas wojny w Wietnamie, generał Edwin E. Black, szef filii na Hawajach, dowódca wojsk amerykańskich w Tajlandii podczas konfliktu w Wietnamie, George Faris, specjalista wywiadu wojskowego, pracował dla Waszyngtonu i hongkongskich filii banku Nugan Hand, Bernie Houghton, saudyjski przedstawiciel, tajny agent wywiadu amerykańskiej marynarki wojennej.
Thomas Kleins z Nugan Handu w Londynie, dyrektor szkoleniowy tajnych służb CIA, zamieszany w aferę Iran-Contras, działał razem z Michaelem Handem i Fiodorem Szeklejem w czasie wojny w Wietnamie. Dale Holmgreen z biura w Tajwanie, dyrektor służb powietrznych dla Civil Air Transport w Wietnamie, późniejsze cieszące się złą sławą Air America, linie lotnicze CIA. Walter McDonald, dyrektor filii w Annapolis, w Maryland, były zastępca dyrektora do spraw badań ekonomicznych CIA. Generał Roy Manor, filia na Filipinach. Szef sztabu US Pacific Command oraz łącznik rządu amerykańskiego z prezydentem Ferdinandem Marcosem, William Colby, prawnik Nugan Handu, były dyrektor CIA. Można się spodziewać, że właśnie tacy ludzie prowadzą bank, co? To było kolejne narkotykowe przedsięwzięcie. Dyrektor banku Nugan Hand, Donald Bealey, był również prezesem City National Bank w Miami, który zajmował się finansami przykrywki Mossadu, Ligi Przeciwko Zniesławieniom. Śledztwo prowadzone przez rząd australijski ujawniło, że w rejestrach Nugan Handu brakowało milionów dolarów i służyło ono przemytnikom narkotyków do prania brudnych pieniędzy. Te zyski CIA spożytkowało na sfinansowanie przemytu broni i przeprowadzenie tajnych, nielegalnych operacji na całym świecie. Istnieją dowody na to, że CIA za pośrednictwem banku opłacało kampanie wymierzone w polityków z różnych krajów, w tym również z Australii, żeby zapewnić głosy poparcia dla kandydatów wspieranych przez CIA. Tak, ciągle mówimy tu o wolnym kraju. Na całej planecie banki o powszechnie znanych nazwach służą do prania zysków z narkotyków, przelewając je z konta na konto, dopóki ich pochodzenie nie zginie w sieci transakcji. W przemyśle złota i diamentów zdominowanym przez Rothschildów i Oppenheimerów, dzięki firmom takim jak De Beers, także prano narkotykowe pieniądze. Kupowano za nie od tych firm złoto i diamenty, które potem sprzedawano, by uzyskać czyste pieniądze. Sieć połączonych angloamerykańskich rodzin w pajęczynie manipulacji bractwa, które było odpowiedzialne za wywoływanie wojen i kryzysów ekonomicznych przez pokolenia, stoi również za światowym nielegalnym rynkiem narkotykowym. Niektóre ze sławnych nazw banków kupieckich i firm na całym świecie zbiły pośrednio i bezpośrednio swoje fortuny na uzależnieniu młodzieży od narkotyków. To te same rodziny i organizacje, które są odpowiedzialne za handel niewolnikami z Afryki i kulisami z Chin. Termin Being Shanghaied ukonstytuował się po ujawnieniu procederu porywania Chińczyków po to, aby dostarczyć służących do Stanów Zjednoczonych. Zakaz sprzedaży alkoholu był sposobem na stworzenie ogromnej sieci przestępczości tam zorganizowanej. Ukształtowana w ten sposób struktura była doskonała, według zamierzeń, do przemytu narkotyków już po zniesieniu prohibicji. Główne grupy optujące za prohibicją i położeniem kresu złu pijaństwa, takie jak Chrześcijańska Unia Kobiet na Rzecz Wstrzemięźliwości i ich Liga Antysalunowa, były finansowane przez Rockefellerów, Vanderbiltów i Warburgów, poprzez Fundację Rockefellera, Fundację Russella Sage'a i im podobne fundacje zwolnione od podatku. Prohibicja była kolejnym podstępem bractwa w ramach ich dalekosiężnych planów. A tak nawiasem mówiąc, zbił na niej majątek Joseph Kennedy, ojciec JFK. Dzieło profesora Alfreda McCoya z 1972 roku The Politics of Heroin in Southeast Asia, polityka heroinowa w Azji Południowo-Wschodniej, i jego aktualizacja z 1991 roku The Politics of Heroin, CIA Complicity in the Global Drug Trade, opowiadają o tym, jak helikoptery CIA transportowały w Wietnamie narkotyki z lotnisk Fields do punktów dystrybucji, podczas gdy amerykańskie społeczeństwo myślało, że zwalczają oni tam komunizm. Opisuje on, jak rozlewnia Pepsi-Coli służyła do tego interesu i jak media wyciszyły całą sprawę. 58 tysięcy Amerykanów i Bóg wie, ilu Wietnamczyków zginęło w tym konflikcie, i nic dosadniej nie podsumowuje braku szacunku w takim podejściu do ludzkiego życia, jak sposób szmuglowania przez CIA narkotyków do Ameryki, w plastikowych workach ukrytych w otworach ciał poległych żołnierzy, którzy wracali do domu z Wietnamu. Tajny agent CIA Ginter Rasbacher powiedział, że niektóre ciała były wypatroszone i wypchane narkotykami przeznaczonymi do transportu z powrotem do Ameryki. Na tych ciałach umieszczano tajne oznaczenia po to, żeby je zidentyfikować po przylocie do baz na zachodnim wybrzeżu, w szczególności w bazie Travis Air Force w Kalifornii, jako te, które zawierają narkotyki. Wówczas je wyjmowano i udostępniano młodym Amerykanom. Heroina jest pochodną opium, z którego robi się również morfinę, nazwaną tak od Morfeusza, greckiego boga snu. Heroinę wytworzono w roku 1898 po dodaniu składników do cząsteczki morfiny w Niemczech, w laboratoriach Bayera. Bayer stał się później częścią kartelu farmaceutycznego i
G. Farben, znajdującego się w samym sercu machiny wojennej Hitlera. Heroina jest spośród wszystkich opiatów najbardziej uzależniająca, ale przez Bayera była promowana jako heroiczny lek bez uzależniających właściwości morfiny. Nazwa heroina pochodzi od słowa heroiczny i w istocie jej twórcy jawili się dla bractwa jako herosi, biorąc pod uwagę jej potencjał do kreowania konfliktów i nieszczęścia. Obecnie dalekowschodni handel heroiną jest nadal organizowany przez wolnomularzy dzięki ich połączonym agentom triadom. To jest mafia Dalekiego Wschodu i coraz bardziej również zachodniego świata, Vancouver czy Kanady. Dać wam jeszcze jeden przykład na to, jak się gra w tę grę. Przed rewolucją komunistyczną władcą Chin był Han Gai-shek, członek wcześniejszej formy triad. A komunistycznym liderem, który strącił go ze stołka, okazał się Mao Tse-tung, mason loży Wielkiego Wschodu. Zezwolił on Brytyjczykom na dalszą dzierżawę Hongkongu, oczywiście, że do tego dopuścił, był przecież ich człowiekiem i biznes narkotykowy, jak dotychczas funkcjonował dalej. Do 1983 roku w komunistycznych Chinach plantacje maku zajmowały 9 milionów akrów i to jest podstawa chińskiej ekonomii, tak jak i zachodniej. Bez handlu narkotykami światowa gospodarka by się załamała, bowiem do tego stopnia stała się zależna od dochodów i inwestycji powstałych przez niszczenie ludzkiego życia. Triady organizują produkcję heroiny w tak zwanej złotym trójkącie. Są opłacane złotem w sztabach przez brytyjskich bankierów z Hongkongu, należących do bractwa, za część kupują surowe opium od farmerów. I w ten sposób rozwija się roczny cykl. Handel kokainą z południowej Ameryki prowadzą ci sami ludzie przez swoje agencje, takie jak CIA. Kokaina pochodzi z liści koki i aż do roku 1903 była używana w produkcji napoju Coca-Cola, stąd zresztą jego nazwa. Rolę CIA w sieci kokainowej i utworzenie kolumbijskich karteli narkotykowych szczegółowo opisałem w And the Truth Shall Set You Free. Można również znaleźć w tej książce podłoże znacznego udziału w tych działaniach George'a Busha i Billa Clintona. W handlu narkotykami nie chodzi tylko o robienie ogromnych pieniędzy, chociaż ważne jest, by utrzymywać agendę na odpowiednim poziomie. Jego funkcją jest również doprowadzanie społeczeństw do upadku i powstrzymywanie młodych ludzi od manifestowania swojej prawdziwej wartości i potencjału. Kiedy ludzie będą uzależnieni od narkotyków, przestaną stanowić problem dla wielkiego projektu bractwa. Przemoc i zbrodnia zawsze mają miejsce tam, gdzie istnieje handel narkotykami, gdyż handlarze walczą o supremację, a narkomani napadają i kradną, żeby sfinansować swój nauk. To daje bractwu wspaniałą okazję do zaoferowania, rozwiązania, tego, problemu, poprzez zwiększenie władzy policji i dalsze ograniczenie podstawowych swobód. Parę lat temu widziałem w Los Angeles Times taką ankietę, w której około 84% respondentów twierdziło, że zrezygnowaliby z podstawowych swobód, gdyby uważali, że dzięki temu wygra się wojnę z narkotykami. Problem, reakcja, rozwiązanie. Ci ludzie powinni natychmiast zdać sobie sprawę z tego, że liderzy wojen z narkotykami, ci, którzy podsuwają rozwiązania, jednocześnie rozprowadzają narkotyki. Większość agencji antynarkotykowych jest dogłębnie skorumpowana i używana jako narzędzie do dystrybucji narkotyków nie do wykrycia. George Bush prowadził więcej wojen z narkotykami niż jakikolwiek inny amerykański polityk, a tak naprawdę jest jednym z najważniejszych północnoamerykańskich baronów narkotykowych. Reporter z San Jose Mercury News ujawnił udział CIA w podkładaniu kokainy w czarnoskórej społeczności Los Angeles. Tak działo się za czasów prezydentury Busha i zarówno wydawnictwo, jak i reporter zostali okrutnie wyśmiani i obrzuceni wyzwiskami ze strony takich wpływowych gazet, jak Washington Post i Los Angeles Times, ponieważ bractwo starało stłumić tę historię. A tak przy okazji, nawet handel narkotykami sprowadza się do linii krwi. Mój przyjaciel otrzymał propozycję pracy jako kurier narkotyków agencji rządowej. Odmówił, ale zapytał, dlaczego wybrali właśnie jego. Znamy twoją linię krwi, padła odpowiedź. Odkrył wówczas, że posiada tajny kod w postaci nacięcia w poprzek dłoni. Nawet jeśli by cię kiedykolwiek złapali, wystarczy, że pokażesz władzom swoją rękę i puszczą cię wolno. Agencje antynarkotykowe są kontrolowane przez narkotykowe kartele i kiedy słyszy się o ważnych nalotach na dealerów, to zazwyczaj bractwo eliminuje konkurencję i stara się pokazać, że w swych działaniach ma dobre intencje. Dealerzy narkotyków są trudni do odnalezienia. Jak to się więc dzieje, że dzieciak, który dopiero co wysiadł z autobusu w Nowym Mieście, jest w stanie znaleźć ich w ciągu godziny?
Jeśli bierzesz twarde narkotyki albo zamierzasz to robić, pamiętaj o jednym, nie będziesz buntownikiem, czy też wyrzutkiem, ale popełniasz psychiczne, emocjonalne, duchowe i w końcu fizyczne samobójstwo i robisz dokładnie to, co ludzie kontrolujący ten świat chcą, żebyś zrobił. Wybór należy do ciebie, ale poznaj zasady, zanim zaczniesz grać w tę grę. Jeśli chodzi o narkotyki, jest tylko jeden zwycięzca. I nigdy nie jesteś nim ty. Rozdział 15. Dzieci szatana. Rytuały czarnej magii, które znamy pod pojęciem satanizmu, są współczesnym wyrazem obrzędów i składania ofiar z ludzi, jakie miały miejsce w starożytnym Babilonie i w zinfiltrowanych przez bractwo społecznościach ludów Sumerów, Fenicjan, Chetytów, Egipcjan, Kananitów i Akadów oraz pośród wielu innych ludów na całym świecie. Była to nieprzerwana procesja na szlaku historii, znana pod postacią rytuałów odprawianych ku czci ciągle tych samych bóstw. Do dziś mają one fundamentalne znaczenie dla członków bractwa. Moje użycie zwrotu satanizm nie ma nic wspólnego z chrześcijańską wersją szatana. Używam go jedynie po to, by opisać system rytualnych ofiar i tortur, który, jakże zdumiewające może się to wydawać większości ludzi, jest dziś powszechny na całym świecie. Satanizm to tylko kolejna nazwa do określania oddawania czci wysoce destruktywnej, negatywnej sile, której w ciągu wieków nadano niezliczoną liczbę nazw: Nimrud, Baal, Moloch lub Molech, Set, Diabeł, Lucyfer, nie ma im końca. Satanizm zniekształca wszystko to, co pozytywne, w ten sam sposób, w jaki naziści użyli pozytywnego symbolu swastyki i nadali mu negatywne konotacje. To dlatego sataniści odwracają pentagram oraz używają czerni, by symbolizować ciemności, stąd ich czarne msze. Odwracają oni również symbolikę bieli, która dla nich jest potężnym, negatywnym kolorem. Babilońskie bractwo stworzyło do swoich potrzeb satanistyczne sieci pod imionami różnych bóstw. Zobaczyliśmy również, że podania o obserwatorach i ich potomstwie Nefilim zawierają odniesienia do ich aktywności w piciu krwi. Bractwo wie, że krew zawiera energię siły życiowej. Picie krwi menstruacyjnej zawsze było cechą gadzich rodów. Potrzebują one do życia w naszym wymiarze krwi, znanej jako gwiezdny ogień, żeńska esencja księżycowa. Kobieca krew z cyklu menstruacyjnego, zarządzanego przez cykle księżyca, zawiera tę energię, jej składniki mają rzekomo zapewniać długie życie. Jak sugerują niektórzy badacze, w Indiach było to zwane somą, a w Grecji ambrozją. Zwykło się mówić, że stanowiło to nektar bogów. I tak faktycznie było, z tym, że gadzich bogów, genetycznych krwiopijców. Kielich świętego Graala jest również symbolem łona i picia krwi menstruacyjnej, jak również sam w sobie odzwierciedla gadzią, królewską, linię. Krew menstruacyjna była dostarczana elicie tej gadziej, królewskiej, linii przez dziewicze kapłanki i właśnie stąd wywodzi się zwrot, szkarłatna kobieta, lub, dla Greków, święta kobieta. Greckie określenie na to, hierodula, zostało w końcu przetłumaczone na angielski jako harlot i na niemiecki jako chores, źródło angielskiego słowa chor, dziwka. Słowo rytuał, ritual, wywodzi się z tej praktyki, ritu równa się czerwoność, podobnie jak ryt, rajt i czerwień, red. Właśnie z powodu krwi menstruacyjnej czerwień jest tak ważna dla satanistów, a w ciągłym użyciu przez królewskie rody pozostaje kolor złota. Złoto jest bowiem zwane metalem bogów, ale dla Anunnakich z sumeryjskich tablic to właśnie krew menstruacyjna była tymże złotem bogów. Reptilianie i ich krzyżówki piją krew, ponieważ w ten sposób wysysają siłę życiową człowieka, a potrzebują jej, by istnieć w tym wymiarze. Często zmieniają kształt w gadzi, gdy ją piją i jedzą ludzkie ciało, powiedzieli mi to ci, którzy widzieli, jak się to dzieje. Picie krwi mają w genach i wysoka kapłanka w hierarchii elit lub bogini matka, która wykonywała rytuały dla bractwa na najwyższym poziomie, uświadomiła mnie, że bez ludzkiej krwi reptilianie nie mogą utrzymać ludzkiej formy w tym wymiarze. Jej imię to Arizona Wilder, niegdyś Jennifer Ann Green. Co interesujące, powiedziała mi też, że reptilianie ścigali Aryjczyków z całego wszechświata, ponieważ krew białej rasy była dla nich szczególnie ważna z jakiegoś powodu i że niebieskooki, o blond włosach strumień genetyczny był tym, którego pożądali bardziej niż jakiegokolwiek innego. Podążyli oni za białą rasą na Marsa, a potem przybyli wraz z nią na Ziemię. Dalekie od niemożliwego jest również to, że pojawienie się reptilian w dużej liczbie na tej planecie mogło nastąpić o wiele później, niż wyobraża to sobie wielu badaczy.
Program krzyżowania przed zaledwie paroma tysiącami lat pomiędzy gadami Anunnaki i białymi rodami Marsa, które już wcześniej skrzyżowały się z reptilianami na Marsie, wyprodukowałby bardzo wysoką zawartość reptiliańskiej genetyki. Z powodów, które wyjaśniłem wcześniej, jest to sprawa najwyższej wagi. Zdają się oni potrzebować szczególnej proporcji reptiliańskich genów, zanim będą w stanie zmienić kształt w sposób, w jaki to robią. Ale kiedy to skrzyżowanie miało miejsce, jest o wiele mniej ważne, niż sam fakt, że w ogóle zaszło. Satanizm opiera się na manipulowaniu energią i świadomością. Te głęboko chore rytuały tworzą pole energetyczne, częstotliwość wibracyjną, która łączy świadomość uczestników z reptilianami i innymi świadomościami w niższym czwartym wymiarze. Jest to pole wymiarowe, znane wielu ludziom jako niższy astral, który rezonuje z niskowibrującymi emocjami, takim jak strach, wina, nienawiść itd. Kiedy rytuał skupia te emocje tak jak robią to sataniści, tworzy się potężne połączenie z niższym czwartym wymiarem, reptilianami. Są to niektóre z demonów, do wezwania których zaprojektowano te rytuały. Wtedy, kilka tysięcy lat temu, rozpoczęła się ta smutna historia. To właśnie od tamtego momentu tak wiele opętań ma miejsce, a reptilianie przejmują ciało fizyczne uczestnika. Wiodący sataniści są pełnokrwistymi reptilianami, maskującymi się w ludzkiej formie. Te rytuały nieodmiennie odprawiane są w punktach wiru i w ten sposób stworzone przez nie terror, horror i nienawiść wchodzą w globalną siatkę energii i wpływają na pole magnetyczne Ziemi. Formy myślowe o tej skali złośliwości utrzymują w dole częstotliwość wibracyjną i wpływają na ludzkie myśli i emocje. Udaj się do miejsca, gdzie były odprawiane satanistyczne rytuały i poczuj tę złośliwość i strach w atmosferze. To, co nazywamy atmosferą, to pole wibracyjne i sposób, w jaki wpłynęły na nie ludzkie formy myślowe. Dlatego mówimy o szczęśliwej, lekkiej lub miłosnej atmosferze albo o mrocznej i złowrogiej. Im bliżej niższego czwartego wymiaru znajduje się ziemskie pole magnetyczne, tym więcej władzy nad Ziemią i jej mieszkańcami posiadają reptilianie. Satanizm jest nie tylko schorzeniem i perwersją, chociaż tym też. Głównymi powodami jego istnienia z punktu widzenia bractwa są kontrola pola magnetycznego Ziemi, oddawanie czci i łączenie się z ich gadzimi panami, wypijanie siły życiowej ich ofiar i dostarczanie energii reptilianom, którzy zdają się żywić ludzkimi emocjami, a zwłaszcza strachem. Te ceremonie są dosłownie poświęcaniem ofiar, bogom, reptilianom i miało to miejsce przez tysiące lat. Masowe ofiary z ludzi Aztekowie składali w Ameryce Środkowej po to, by dostarczyć żywność fizycznym reptilianom i ich krzyżówkom, które jedzą ciała i piją krew oraz pożywkę energetyczną dla niefizycznych reptilian z niższego czwartego wymiaru. Phil Schneider, budowniczy podziemnych baz w USA, powiedział badaczce i pisarce Alex Christopher, że kiedy dzieci osiągają punkt, kiedy nie mogą już dłużej pracować w niewolniczych warunkach podziemia, są konsumowane na miejscu przez reptilian. Ci jednak preferują do tego celu jak najmłodsze dzieci, ponieważ nie są one skażone tak, jak dorośli. Trudne do zaakceptowania, czyż nie? Jestem pewien, że twój umysł krzyczy, nonsens, bo kto chciałby się zmierzyć z taką prawdą? Ale jeśli tego nie zrobimy, jak mamy to kiedykolwiek powstrzymać? Rytuały satanistyczne zwykle odprawiane są w nocy, ponieważ wtedy pole magnetyczne jest najbardziej stabilne. Za dnia elektrycznie naładowane cząstki wiatru słonecznego powodują turbulencje w polu i utrudniają międzywymiarowe połączenie. Pole jest najbardziej stabilne w czasie całkowitych zaćmień i to wtedy rdzenni mieszkańcy odbywali swe najważniejsze ceremonie, by kontaktować się z międzywymiarowymi istotami i ich pokazywać. Plemienni szamani wiedzieli o tym. Satanistyczne rytuały i ofiary z ludzi, a zwłaszcza z dzieci, są dokonywane na ogromną skalę i biorą w nich udział niektórzy z najsłynniejszych polityków, ludzi biznesu, właścicieli mediów i artystów na tej planecie. Oczywiście, że to robią. Byłoby zdumiewające, gdyby tak nie było, biorąc pod uwagę ich pozycję. Rytuały te wraz z ofiarami z ludzi od czasów starożytnych zawsze stanowiły fundament religii, bractwa. I tak bractwo manipuluje swymi satanistycznymi członkami i pacynkami, kierując ich na pozycje władzy w polityce, ekonomii, biznesie, wojskowości, medycynie i w mediach oraz na wpływowe pozycje światowej rozrywki. Stąd współczynnik satanistów i morderców składających ofiary z dzieci jest powalająco wysoki na szczycie tych profesji, w porównaniu z ogółem populacji. Najwyraźniej, według byłych satanistów, których spotkałem i o których czytałem, niektórzy światowi politycy są uzależnieni od krwi zbieranej od ofiar w momencie ich złożenia z powodu adrenaliny, którą w tym czasie produkują.
Powiedziano mi, że to uzależnienie jest całkiem pospolite wśród satanistów i badacze reptiliańskiej rasy sugerują, że gady również pragną tej substancji. Wszystko do siebie pasuje. Motyw składania ofiar z ludzi i zwierząt można łatwo rozrysować od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy. Ironicznie, ale zrozumiale w kontekście tej książki, zabrzmi to, że wiele z nich było zaprojektowanych po to, by raczej zachować życie, niż je zniszczyć. Wierzono, że jedna ofiara złożona, by udobruchać bogów, ochroni życie większej liczby ludzi. Jest to kolejne źródło koncepcji kozła ofiarnego, tego, którego zabija się za grzechy innych. To oczywiście zamanifestowało się w postaci wielu mitycznych, religijnych herosów, którzy zmarli po to, by nasze grzechy mogły zostać wybaczone. Ofiarowanie króla lub władcy, by zadowolić bogów, jest kolejną starożytną tradycją. W tak zwanej kolebce cywilizacji, północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, gdzie udokumentowano Anunnakich i obserwatorów, składano ofiary z ludzi, a w szczególności z dzieci. Podobne rytuały były rozpowszechnione w Chinach, Rzymie, Afryce, Azji, Grecji, Ameryce Południowej, a najsłynniejsze okazały się te w Meksyku, gdzie Aztekowie składali ofiary bogom en masse. To w tym regionie były prezydent Meksyku, Miguel de la Madrid, powiedział kontrolowanej umysłowo niewolnicy CIA, Kathy O'Brien, że pozaziemskie gady wylądowały właśnie tam i stworzyły sobie fizyczne ciała do zajmowania, zupełnie tak, jak zrobiły to najliczniej pośród Aryjczyków. Reptilianie i ofiary z ludzi idą w parze. Credo Mutwa mówi o tym, jak Hitauri, afrykańska nazwa dla reptilian, nalegali na to, by składano im ofiary z ludzi i nawet robili to pośród siebie. Skandynawowie grzebali dzieci żywcem, by powstrzymać plagi i zadowolić wielkiego boga północy, skandynawskiego Odyna lub inaczej niemieckiego Wodana lub Wodena. Bogowie szkół misteriów byli nieodmiennie związani z ofiarami z ludzi i to właśnie w tych szkołach, teraz poprzez globalne sieci bractwa i rytuały satanizmu, wiedza o nich przetrwała do dziś. Inkowie z Peru składali ofiary z dzieci, również i w Europie praktykowano od najwcześniejszych dni te obrzędy. Jeden z rytuałów druidów dotyczył pochowania dziecka pod fundamentami nowego budynku lub pokropienia tego miejsca krwią dziecka. Te same ceremonie można odnaleźć w wielu częściach świata. W historiach o święty Kolumbie Gołąb Semiramida ten chrześcijański bohater powiedział kiedyś swym mnichom, że wypadałoby, gdyby jeden z nich dał się pochować w fundamentach nowego klasztoru na szkockiej wyspie Iona, wyspie Słońca, by uświęcić ten grunt. Na ochotnika zgłosił się święty Oran i wierzono, że po tym poświęceniu poszedł prosto do nieba. Rzymskie podania historyka Tacyta ujawniają, że druidzi uważali za swój obowiązek pokrywanie swych ołtarzy krwią jeńców i poprzez ludzkie wnętrzności konsultowali się z bogami. Te same historie można znaleźć w Irlandii i Szkocji. Irlandzkie mity głoszą, że kraj ten był wpierw zaludniony przez grupę chciwych bogów, zwanych Formorianami, którzy żądali dla siebie 2/3 z liczby dzieci urodzonych każdego roku. Fenicjanie i ich pobratymcy Kartagińczycy składali ofiary z ludzi na dużą skalę, podobnie jak Kananici. Gdy Kartagina walczyła przeciwko Rzymowi, 200 szlacheckich rodzin złożyło swych synów w ofierze Balowi, fenickiemu bogowi słońca, Belowi lub Bilowi. Kolejnym motywem jest ofiarowanie pierwszego urodzonego dziecka, najczęściej pierworodnego syna. W niektórych plemionach aborygeńskich w Australii matka zabijała i zjadała swoje pierwsze dziecko po to, by upewnić się, że będzie w stanie mieć ich więcej. Składanie ofiar z pierworodnych dzieci i zwierząt było całkiem pospolite i zostało nawet wspominane w Starym Testamencie. Według Księgi Królów król Moabu był tak poruszony swoją klęską z rąk Izraelitów, że złożył w ofierze swego najstarszego syna i następcę. Pamiętamy też z Księgi Genezis, jak Bóg, bogowie, nalegał na to, by Abraham ofiarował swego pierworodnego syna, by przetestować jego wiarę i posłuszeństwo. Te same rytuały są kontynuowane do dzisiaj pośród satanistów, rodów bractwa i ich odnóg zorganizowanej zbrodni, takich jak mafia. Poświęcenie pierworodnego syna jest używane przez tych dziwnych ludzi jako sposób na przetestowanie czyjegoś przekonania dla sprawy. Jahwe Jehowa mówi wprost w Księdze Liczb, wszyscy pierworodni Izraela należą do mnie, zarówno z ludzi jak i z bestii, a w Księdze Eksodusu Jahwe żąda, by pierwsi z wszystkich waszych synów byli oddani mnie. Biblia głosi, że Abraham przybył z sumeryjskiego miasta Ur, a wykopaliska z 1927 roku, dokonane przez Sir Leonarda Woolleya na Królewskim Cmentarzu, ujawniły dowody na powszechne składanie ofiar z ludzi w grobach datowanych na około 2800 rok przed naszą erą. Scytowie, lud, który przetransportował wiele z aryjskich rodów i rytuałów do Europy, robił to samo.
Dowody na składanie ofiar z ludzi, zwłaszcza z dzieci, można znaleźć pośród wszystkich głównych lokalizacji i osób wymienianych w tej książce, nie wyłączając pałacu Knossos na Krecie. Kult czaszki, jako obiektu skupiającego rytuał, wciąż pojawia się w tej historii wraz z templariuszami, tajemnicą Rennes-le-Château i towarzystwem czaszki i piszczeli ze Stanów Zjednoczonych. Badając człowieka pekińskiego sprzed być może miliona lat i neandertalczyka, którego istnienie datowane jest na 70 tysięcy lat temu, widać, że dowody na istnienie takich rytuałów można znaleźć nawet w tak wczesnych czasach. Kult głowy, którego częścią było również jedzenie mózgu ofiary, stał się bardziej wyrafinowany w mieście Jerycho jakieś 8 tysięcy lat temu, a dowody na obecność tych samych rytuałów znaleziono w japońskiej religii oraz w starożytnych Chinach. Anat, legendarna siostra Baala, była przedstawiana w girlandach odciętych głów wraz z ludzkimi rękami zwisającymi z jej pasa, zupełnie tak samo jak boginie matki Meksyku i Indii. Pisane teksty starożytnego Egiptu ujawniają wiele rodzajów ofiar i tortur, które później stały się rozpowszechnione. Egipcjanie składali w ofierze na ołtarzu Ozyrysa rudowłosych ludzi, ponieważ czerwony był kolorem utożsamianym z Setem, egipską wersją szatana. Niektóre z rytuałów, które współcześnie przypominają sobie ludzie, którzy nieopisanie cierpieli w tych horrorach, są odbiciem tych wyszczególnionych w egipskiej księdze umarłych, nie wyłączając na przykład trzymania serca w słoju. Serca umieszczano na szalach w Egipcie, by osądziła je bogini Mat. Jest to prawdziwe znaczenie kobiety ze słoneczną koroną, trzymającej szalę sprawiedliwości, którą możemy zobaczyć na tak wielu budynkach sądowych. W starożytnym świecie bramińscy fakirzy w Indiach i w innych szkołach tajemnic wiedzieli o narkotykach, rytualnych torturach i magii, które powodowały halucynacje. Niemądrzy fakirzy. Hipnoza była szeroko stosowana w świątyniach. Czciciele demona Bela Baala, Nimroda w Kananie, Babilonie i w Fenicji brali udział w składaniu ofiar z ludzi, kanibalizmie i mordowaniu dzieci w imię Molocha lub Molecha, aspektu Nimroda Baala, było to częścią rytuałów religijnych. Obali, władca lub rządzący najwyższym bogu Fenicjan i Kananitów, mówiono, że jest dawcą życia, a o Molochu, że był jego niszczycielem. Obaj żądali zadowolenia poprzez ofiary. Baal lub Moloch zaczął później być identyfikowany z rzymskim bogiem Saturnem. Kartagińczycy, naśladując rytuały Fenicjan i Kananitów ku czci Baala, boga słońca i ognia, wrzucali dzieci do ognistych studni, ukształtowanych na podobiznę Baala Molocha. Na stanowisku niedaleko współczesnego Tunisu znaleziono 6 tysięcy urn zawierających zwęglone szczątki niemowląt. Pamiętajcie, rytuały, które odprawiano i bogowie, których czczono, są identyczni z tym, co współcześni sataniści bractwa robią do dziś. To dlatego w Waco w Teksasie pozwolono dzieciom spłonąć w piekle, spowodowanym w całości przez satanistów kontrolujących FBI i ATF, Biuro do Spraw Alkoholu, Tytoniu i Broni Palnej 19 kwietnia 1993 roku. Ci sami, głęboko chorzy ludzie wysadzili budynek. Jamesa P. Maracha w Oklahomie 19 kwietnia roku 1995, w którym zginęło tak wiele dzieci. Dzień ten stał się dniem satanistycznego rytuału, odnoszącym się do ognia, boga ognia Baala lub Molocha. I czego żądał Moloch? Ofiar z dzieci. Waco i Oklahoma były ofiarami przeznaczonymi dla Baala, Molocha i złożonymi według tego samego systemu wierzeń, jak te składane przez starożytnych. W ten sam sposób wojna jest dla tych ludzi masowym, krwawym rytuałem, w którym niewyobrażalne liczby ludzi są zabijane i okaleczane, a planetę obejmuje negatywna energia emocjonalna. Jest to energia, którą wielu reptilian z niższego czwartego wymiaru się żywi lub używa jej w celu zamanifestowania się w tym wymiarze. Jeśli chcesz niepodważalnego dowodu na to, że gałąź Davidian i jej dzieci zostały złożone w ofierze, to mocno polecam obejrzenie filmu wideo Waco, The Rules of Engagement, Waco, Zasady Walki, 1997, reżyser. William Gazecki, przyp. Redaktor. Nigdy więcej nie uwierzysz już w oficjalne oświadczenie. Rytualne imiona demonów są dziś wciąż takie same jak te, których używali starożytni, a później grupy, takie jak templariusze. Potwierdzenie tego pochodzi ze strumienia relacji współczesnych ofiar satanizmu. Moja przyjaciółka, brytyjska terapeutka Vera Diamond, przez blisko 20 lat pracuje z ludźmi, którzy padli ofiarami satanizmu i kontroli umysłu. Jak mówi, dzieci mówią, że słowo szatan jest używane częściej niż jakiekolwiek inne, ale nie wyłączają innych demonów, takich jak Bafomet i Behemot. Moloch zdaje się być szczególnie związany z jedzeniem dzieci, jak również jeden, zwany Horonzon.
Zdaje się to mieć szczególny związek z ofiarami z dzieci. Chorązon odnosi się do Chronosa, Kronosa, greckiej wersji Nimroda. Zgodnie z grecką legendą, Chronos połykał swe dzieci tak szybko, jak się rodziły, z obawy o to, że go obalą. Był on najpotężniejszym z tytanów, tak Grecy określali gigantów, którzy powstali w wyniku skrzyżowania reptilian z córkami człowieka. Grecki mit odnosi się do nich symbolicznie jako do owocu związku pomiędzy niebem, istotami pozaziemskimi, a ziemią, ludźmi. Chronos był ojcem Zeusa, który przeżył, ponieważ jego matka ukryła go przed swym mężem, dzieciobójcą. Zeus poprowadził później zwycięską wojnę przeciwko Kronosowi i innym tytanom i rządził jako władca bogów ponad dynastią usianą ofiarami z dzieci. Gdy połączy się ze sobą postacie z różnych pokoleń, można również odnaleźć te same motywy ofiar z ludzi. Kananici Hebrajczycy składali ofiary ze zwierząt i z ludzi na szeroką skalę, choć ich spece od propagandy próbowali temu przez lata zaprzeczać. Sataniści wśród żydowskiej hierarchii wciąż dokonują tych samych rytuałów, podczas gdy masy Żydów na całym świecie nie mają pojęcia o tym, że tak się dzieje. Przewijające się w ciągu stuleci historie o żydowskich fanatykach składających ofiary z dzieci w czasie Paschy mogą mieć ku temu podstawy historyczne, tym bardziej jeśli zdamy sobie sprawę z prawdziwego znaczenia Paschy. Nie ma to nic wspólnego z Bogiem omijającym domy dzieci Izraelitów i zabijającym jedynie pierworodnych synów Egipcjan. To kolejny symbol, który jedynie wtajemniczeni lub zdeterminowany badacz mogliby zrozumieć. Zapisy z 7 i 8 stulecia przed naszą erą pokazują, że Izraelici palili swych synów w ogniach ofiarnych w dolinie Gehinnon za Jerozolimą. O niemowlętach mówiono, że zostały przekazane lub przeszły przez ogień ofiarny Molocha Baala. W księdze Lewitów znajdujemy wers: i nie pozwolisz żadnemu nasieniu przejść przez ogień dla Molocha. Prorok Jeremiasz mówi o ludziach palących swych synów w płomieniach jako całopalne ofiary dla Baala, jak również w księdze Jeremiasza mówi się nam, że zbudowali oni wysokie miejsce Tofet, które jest w dolinie Hinnomu, by palić swych synów i córki w ogniu. John Milton również pisze o Molochu w swoim raju utraconym, wydawnictwo Zielona Sowa, 2011 przyp. Redaktor. Pierwszy Moloch, straszny król pomazany krwią ludzkich ofiar i łez rodziców. Jednak przez głośny dźwięk bębnów i tamburynów, ich dzieci płaczą niesłyszane, przechodząc przez ogień dla tego posępnego idola. Stary Testament obfituje w opowieści o ofiarach z ludzi i ze zwierząt. Tę samą symbolikę możemy dostrzec w całym nurcie starożytnych tekstów o ofierze z pierworodnych lub z młodych dzieci. Historia Jezusa, oczywiście, niesie za sobą ten sam motyw. W swym największym ekstremum żydowski dogmat jest głęboko ofiarny. Ich świątynie były rzeźniami z zapewnioną ciągłą dostawą zwierząt przeznaczonych do rytualnego mordu i ofiarowania. Spójrzcie na stosowaną do dziś przez Żydów rytualną formę mordowania zwierząt. Mięso jest jedynie wtedy uważane za koszerne, jeśli gardło zwierzęcia zostanie przecięte i wykrwawi się ono do końca. Tak samo jest z halal, mięsem muzułmanów. Poprzez rody bractwa starożytne rytuały były ściśle utrzymywane i rządząca dziś elita składa ofiary z dzieci i pije krew w taki sam sposób, jak w świecie starożytnym. Hinduska wiara i informacje dla jej świętych ksiąg, Wed, zostały zabrane na subkontynent indyjski przez Aryjczyków pochodzących z gór Kaukazu, jednego z centrów istot pozaziemskich wewnątrz ziemskich i ich potomstwa. Stąd przewidywalne jest, że Wedy zawierają te same instrukcje dla ofiar ku czci bogów. Spisane około 1400 roku przed naszą erą. Wedy wymieniają listę bogów i ofiar najbardziej odpowiadających każdemu z nich. We współczesnym świecie coroczne ofiary były składane bogini matce Kali, żonie boga Shivy, i wierzono, że żyje ona dzięki ludzkiemu mięsu. Dziecko płci męskiej było składane jej w ofierze w każdy piątkowy wieczór w świątyni Shivy w Tanjore, dopóki praktyka ta nie została powstrzymana oficjalnie w połowie XIX stulecia. Tugowie, jedno ze starożytnych tajnych stowarzyszeń w sieci bractwa, mordowali swe ofiary zgodnie z rozbudowanym rytuałem dedykowanym bogini Kali, którą przedstawia się ubraną w gerlandę czaszek. Dzieci lub tak zwane młode dziewice są wykorzystywane do rytuałów ofiarnych, ponieważ sataniści i ich reptiliańscy panowie chcą otrzymać dostęp do czystej energii sprzed okresu dojrzewania, by móc posłużyć się nią do własnych celów. Te same historie o rytuałach regeneracyjnych opowiedzieli mi eks-sataniści, wiele z ich ofiar oraz terapeuci pracujący z ofiarami. Starzejący się satanista, a niekiedy wysoki rangą członek bractwa, staje pośrodku kręgu uformowanego z niemowląt i młodszych dzieci.
Gdy są one składane w ofierze, rytuał pozwala sataniście zaabsorbować ich esencję życiową, ich siły życiowe i zregenerować swoje ciało. Najsłynniejszy satanista na świecie Aleister Crowley, który miał powiązania zarówno z Winstonem Churchillem, jak i z nazistami, zalecał ofiary z ludzi i przyznał się do poświęcania w tym celu dzieci. W swej książce z 1929 roku Magia w teorii i w praktyce, wydawnictwo KOS, 2008 przyp. Redaktor wyjaśnia powody rytualnej śmierci i dlaczego młodzi chłopcy są najlepszymi ofiarami. Starożytni magowie wysnuli teorię, że każda żywa istota jest magazynem energii o różnej jej zawartości, w zależności od rozmiaru i zdrowia zwierzęcia, i różnej jakości, w zależności od jego charakteru umysłowego i moralnego. W chwili śmierci zwierzęcia energia ta jest gwałtownie wyzwalana. Dla najwyższych duchowych prac mag musi dobrać odpowiednią ofiarę, zawierającą największą i najczystszą siłę. Dziecko płci męskiej o idealnej niewinności i wysokiej inteligencji jest najbardziej satysfakcjonującą i odpowiednią ofiarą. Crowley dodaje w przypisach, że zgodnie z zapiskami satanisty Fratera Perurabo, dokonywał on takiej ofiary 150 razy każdego roku pomiędzy latami 1912 a 1928. Pomyślcie o tym. Oznacza to, że ten jeden człowiek rytualnie poświęcił niemal 2500 młodych chłopców i to tylko w tym okresie. Wciąż zastanawiacie się, co dzieje się z wieloma milionami, tak, z milionami dzieci, które znikają każdego roku bez śladu. A i to bez tych wszystkich hodowanych na ofiary, o których opinia publiczna nic nie wie. Zaczynamy widzieć, że liczby rytualnych ofiar każdego roku wcale nie są przesadzone. W istocie satanizm opiera się na manipulacji i kradzieży energii i świadomości innej osoby. W dawniejszych czasach zwano to porywaniem duszy. Może to wyglądać jedynie na chorą perwersję, ale ci, którzy naprawdę rozumieją cel rytuału, wiedzą, że tym, co się naprawdę liczy, jest efekt rytuałów, a nie rytuały same w sobie. Są one środkiem do uzyskania celu, kradzieży lub manipulacji energii. Seks jest tak powszechny podczas satanistycznych rytuałów, ponieważ w momencie orgazmu ciało eksploduje energią, którą sataniści i gady mogą pochwycić i zaabsorbować. Aktywność seksualna inspirowana przez miłość rezonuje do znacznie wyższych wibracji i przez to nie może być dostępna reptilianom. Jednakże seks podczas satanistycznego rytuału lub w czasie składania ofiary eksploduje orgazmiczną energią, utrzymującą się na bardzo niskiej częstotliwości z powodu zamierzonej intencji, i w ten sposób energia satanistycznego seksu rezonuje z reptiliańską. Energie astrologiczne bezustannie generowane przez ruch planet i cykle Słońca i Księżyca również są angażowane po to, by dodać mocy rytuałowi. Do najważniejszych satanistycznych ceremonii są więc przeznaczone określone dni. Wówczas niewyobrażalne liczby ludzi, głównie dzieci, składa się w ofierze. Niektórymi z głównych dat są 1-2 luty, Święto Matki Boskiej Gromnicznej, 21-22 marca, Równonoc Wiosenna, 30 kwietnia 1 maja, Noc Walpergi, Beltane, 21-22 czerwca, Przesilenie Letnie, 31 lipca 1 sierpnia, Lamas, Festiwal Wielkiego Sabatu, 21-22 września, Równonoc Jesienna, 31 października, El Listopada, Samhain, Halloween, Dzień Zmarłych, 21-22 grudnia, Zimowy, Nowe Przesilenie lub Święto Jul. Muszę znów podkreślić, że te daty i festiwale same w sobie nie są satanistyczne. W rocznym cyklu planetarnym występują daty, gdy na Ziemi manifestują się bardzo potężne energie różnego typu i dlatego odprawia się w tych dniach ceremonie zarówno pozytywnego, jak i negatywnego rodzaju. Cykl produkuje energię i sataniści po prostu zbierają ją do własnych celów, zupełnie tak samo, jak robią to współcześni druidzi, odprawiając pozytywne rytuały. Inne daty dla szeroko rozpowszechnionych satanistycznych rytuałów nie wykluczają żadnej pełni księżyca, ponieważ przy tych okazjach odbita energia słońca jest najpotężniejsza. Trzeba też odnotować znaczenie daty 1 maja dla satanistów, dnia, kiedy ukonstytuowano bawarskich iluminatów w roku 1776, dnia świętowanego w stworzonych przez bractwo komunizmie i socjalizmie. Klucz Salomona jest księgą okultystycznej magii, która według legend została zapisana przez króla Salomona. W swych instrukcjach dotyczących tego, jak przywoływać demony i czynić dla nich ofiary, nie wyklucza on również pentagramu. Tak starożytna praca zapewnia podstawy tych samych rytuałów w każdym pokoleniu. Wewnętrzny krąg templariuszy brał udział w rytuałach czarnej magii, poprzez zaprzeczanie Chrystusowi i plucie na krzyż, dlatego zostali oni oskarżeni o to, co dzisiaj nazywamy satanizmem i odrzucaniem chrześcijaństwa.
Mówi się, że czczą oni demoniczną siłę zwaną Bafometem, symbol czarnej magii, znany również jako kozioł z Mendes. Koziorożec, kozioł, również symbolizowany przez jednorożca, jest znakiem wtajemniczonych i reprezentuje władzę polityczną, podczas gdy lew, słońce, lew, utożsamia władzę królewską. Stąd jest on królem dżungli i głównym symbolem na fladze brytyjskiej rodziny królewskiej. Planeta Saturn rządzi koziorożcem, podczas gdy władzę nad słońcem sprawuje lew, dlatego sataniści i czarni magowie są w swych rytuałach bardzo skupieni na słońcu i Saturnie. Wibracja Saturna ma znacznie większy wpływ na Ziemię niż się uznaje. W astrologii uważana jest za planetę prawa i autorytetu. Koziorożec, znak władzy, astrologzy postrzegają jako astrologiczny symbol Anglii, centrum globalnej kontroli. Uznaje się, że imię Bafomet wywodzi się z greckiego słowa oznaczającego chrzest wiedzy lub wiedzę, wtajemniczenie, a dr Hugh Schonfield, jeden z ekspertów od zwojów znad Morza Martwego, twierdzi, że używając kodu Eseńczyków, słowo Bafomet może być przetłumaczone jako Sofia, bogini gnostyków i greckie określenie mądrości. Sofia to też inna nazwa dla żeńskiej energii. Schonfield jest pewien, że istnieje połączenie pomiędzy templariuszami a Eseńczykami, ja również. Zademonstrował on, że templariusze używali tego samego kodu, szyfru Atbosz, używanego w niektórych zwojach znad Morza Martwego. Inne zarzuty przeciwko templariuszom dotyczyły zabijania dzieci i uczenia kobiet dokonywania aborcji. Prawdą jest, że większość z tych zeznań złożono w trakcie ekstremalnych tortur rzymskiego kościoła satanistów, inkwizycji. Ale nie wszystkie zebrano w ten sposób i dowody na to są tak silne i spójne, że niedorzecznością byłoby po prostu je wszystkie zlekceważyć. A jedna rzecz jest nawet do udowodnienia. Te same ceremonie z udziałem rytualnego mordowania dzieci, wykorzystywania kobiet, zwanych reproduktorkami, do produkowania dzieci i poaborcyjnych płodów jako ofiar dla demonicznych bogów, są z całą pewnością dokonywane i dziś w tej satanistycznej strukturze eksploatacji i rytualnych morderstw, kontrolowanej przez sekretną sieć tajnych stowarzyszeń, którą templariusze pomogli rozszerzyć. Zeznanie templariusza nazwiskiem Squin de Flexian pokazało, że wszyscy musieli przysięgać, że nigdy nie opuszczą zakonu i zadbają o rozwój jego interesów wszelkimi środkami, dobrymi i złymi. Żadna zbrodnia popełniona dla honoru lub korzyści zakonu nie była uważana za grzeszną. Poczynił on również zarzuty o składanie ofiar z dzieci i płodów aborcyjnych. Tak samo jest z wewnętrznymi kręgami wolnej masonerii. Credo Mutfa, szaman Zulusów, powiedział mi, że rytuały wudu i czarnej magii Afryki usuwają się w cień w porównaniu z rytuałami masonów, które widział w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Sekretnym hasłem masonerii jest Tubal Cain, potomek biblijnego Kaina, który był krzyżówką Anunakich. O siostrze Tubal Cain'a, Naama, mówi się, że sprowadziła na ten świat ofiary z ludzi i kanibalizm. Tubal Cain jest znany jako ojciec czarnoksięstwa i magii, stąd jego imię stanowi masońskie hasło. Litera G na symbolu masonerii oznacza gnostycyzm, wiedza, wiedzieć, geometrię, świętego typu oraz generacje, pokolenie i rytuły płodności kultów seksualnych starożytnych bogów Baala i Asztarte. Bez wątpienia symbol ten jest powiązany też z generacjami i genetyką w sensie reptiliańskich rodów. Widzimy, G, w logo sieci Gannet, która wykupuje gazety i sieci telewizyjne w Stanach Zjednoczonych oraz publikuje ogólnokrajową gazetę codzienną, USA Today. Ród de Medici, Medyceuszy, z czarnej arystokracji Wenecji, ten sam, który finansował Krzysztofa Kolumba, nie wyłączając Katarzyny Medycejskiej, Ramzes Pizon Bush, królowej Francji, robił to samo. Donosił, że królowa poleciła złożenie ofiary z człowieka podczas czarnej mszy w XVI stuleciu. Krew młodego chłopca została użyta w komunii, zaprojektowanej po to, by uratować jej umierającego syna Filipa. Katarzyna Medycejska nosiła na szyi talizman z imieniem satanicznego demona Asmodeusza. Ponadto Benjamin Franklin, tak zwany filar kościoła chrześcijańskiego i jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, był członkiem satanistycznego Hellfire Club, klub piekielnego ognia, i pod jego byłym domem w Londynie znaleziono ciała sześciorga dzieci i czwórki dorosłych, datowane na okres, kiedy tam jeszcze mieszkał. Także i Adolf Hitler i jego naziści byli satanistami, zaś ich tak zwani oponenci, jak Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt, również. Rothschildowie, niegdyś znani jako niesławna rodzina niemieckich okultystów Bauerów, najwyraźniej używają satanistycznych rytuałów kananitów, podczas gdy niektóre rodziny z długimi związkami z celtyckimi wyspami, jak rodzina Clare Sinclair, preferują systemy druidów. To satanistyczna bogini Asztarte zainspirowała powstanie nazwiska Astor, jednego z rodów zamieszanych w satanizm.
Astorowie mają bliskie powiązania z brytyjską rodziną królewską i znajdowali się w samym sercu skandalu Profum od 1963 roku, kiedy to brytyjski minister obrony John Profumo został zmuszony do rezygnacji po tym, jak okłamał Izbę Gmin co do swoich powiązań z Christine Killer, call girl, luksusową prostytutką na telefon, która pozostawała wtedy również w seksualnym związku z agentem KGB. Romans Profumo Killer został zaaranżowany przez Stevena Warda, sadomasochistę parającego się czarną magią, który żył w domu Astorów, w ich posiadłości w Clivedon, w Berkshire. Było w tej historii znacznie więcej wątków niż pozwolono ludziom ujrzeć i jeśli kiedykolwiek sprawa znów wyjdzie na jaw, naświetli ona pewne bardzo mroczne praktyki i związki z najwyższymi kręgami władzy brytyjskiego społeczeństwa, Windsorów nie wyłączając. Książę Philip znał Stevena Warda, a Lord Mountbatten był gościem na niesławnym przyjęciu pływackim w Clivedon, które odegrało główną rolę w upadku Profumo. To, co nazywamy satanizmem, jest rządzącą hierarchią piramidy bractwa pod wodzą reptilian. Jak wszystkie inne elementy sieci, jest ściśle pofragmentowana. Najwyższe poziomy tej satanistycznej sieci łączą się z najwyższymi poziomami bractwa, ale niższym poziomom nie pozwala się poznać prawdziwej natury organizacji, do której należą. Niektóre z poziomów satanizmu są znane jako siostry światła, pięciogwiazdkowi generałowie, mistrzowie doradcy, strażnicy ksiąg, strażnicy pieczęci i jest też pozycja zwana Asmodeuszem. Jednym z globalnych centrów satanizmu jest Zamek Ciemności, Château des Amerois lub Zamek Królów w Belgii, położony nieopodal odpowiednio nazwanej wioski Munobel. Zamek znajduje się w pobliżu francuskiej granicy i jakieś 20 km od Luksemburga. Gęste lasy chronią go przed widokiem publicznym, a strażnicy trzymają ciekawskich z dala. Na tych ziemiach stoi również katedra z kopułą zawierającą 1000 świateł. Kiedy prezydent George Bush opowiadał o 1000 punktów światła, mówił kodem o tym miejscu inicjacji dla najwyżej wtajemniczonych w satanistycznej piramidzie. W tej mrocznej katedrze znajduje się tron dla wysokiej kapłanki wyższej hierarchii, pozycji znanej jako Królowa Matka. Najprawdopodobniej każdego dnia dziecko jest składane w ofierze w jej piwnicach. Odbywają się tam ceremonie ku czci satanistycznej bogini, znanej jako Lilith, demonowi z hebrajskiej kabały. W starożytnym Sumerze reptiliański rodowód jako ten przekazywany przez kobietę symbolizowano w formie lilii, a głównym nosicielom reptiliańskich genów nadawano imiona Lilith, Lili, Lilutu i Lilet. Elizabeth L. Lizard Berf, L. Jaszczur zrodzony jest tego pochodną. Kolejny demon, którym posługują się niektóre matki, jest zwany Biler, Bilar i Bilit, są to kabalistyczne imiona siły, zwanej przez innych szatanem i tym podobne. To właśnie z tych ziem w Belgii i północnej Francji przybyły te rody, nie wykluczając rodu Brusów, by przejąć Szkocję tak wiele wieków temu. Belgia, ten mały kraj znajdujący się pomiędzy Francją a Holandią, stanowi również siedzibę NATO, Unii Europejskiej i, jak mi powiedziano, znajduje się tam ogromne centrum komputerowe, gdzie gromadzi się dane ludzi z całego świata. Jest ono znane jako bestia i ma na świecie pewną liczbę odpowiedników. Operacja kontroli umysłów elit, zwana grupą Janus, także rezyduje w kwaterze głównej NATO. Nimrud był Innusem, bogiem o dwóch twarzach, który później stał się znany Rzymianom jako Janus. Powód, dla którego Belgia stała się kwaterą główną satanizmu i tak wielu instytucji bractwa, jest bardzo prosty. Bractwo stworzyło w 1831 roku Belgię Belgium tylko w tych celach i osadziło tam reptiliańską, królewską, linię domu Saxe-Coburg-Gotha, Ramses Pison-Busch, ród brytyjskiej rodziny królewskiej, obecnie znany jako Windsorowie i poprzez swoją gałąź w Prusach, popleczników Adama Weishaupta, założyciela bawarskich iluminatów. Pedofilski krąg morderców, który wyszedł na jaw w Belgii w roku 1996, jest jedynie częścią satanistycznej sieci działającej w tym kraju. Został on stworzony przez Marca Dutru, powiązanego z satanicznym zakonem Abrasax z siedzibą w wiosce Forchis-la-Marche, nieopodal Charleroi w południowej Belgii, niedaleko Zamku Ciemności. Abrasax to Abraxas, opasły brzuchaty demon, od którego prawdopodobnie wziął się magiczny termin, abracadabra. Dutru pogrzebał żywcem swojego wspólnika Bernarda Weinsteina, a pośród rzeczy osobistych Weinsteina znajdował się list od grupy Abrasax, podpisany przez kogoś, kto podpisywał się jako egipski bóg Anubis. Nakazywał on mu dostarczyć prezenty dla wysokiej kapłanki zakonu i określał szczegółowo płeć i wiek ofiary. Brytyjski dziennik Sunday Times opublikował zeznania świadków opisujących czarne msze, na których dzieci były zabijane przed szeroką publiką, wśród której znajdowali się prominentni członkowie belgijskiego społeczeństwa.
Belgijska gazeta zaś podała, że były członek Komisji Unii Europejskiej znajdował się pośród grupy sędziów, wyższych rangą polityków, prawników i policjantów, którzy uczęszczali na orgie w belgijskim zamku, organizowane przez Michela Nichula, jednego ze wspólników Marca Dutru, przypuszczalnego lidera pedofilskiego kręgu. Jeden ze śledczych powiedział, że było to jak powrót do średniowiecza. W rzeczywistości w odniesieniu do tych rytuałów nie można rozróżnić starożytności, średniowiecza i współczesności. Jest to bowiem nieprzerwany od tysięcy lat nurt, znajdujący się pod kontrolą stale tych samych rodów. Na miejscach ofiarnych identyfikowanych przez świadków, a w szczególności w kwaterze głównej sekty, znaleziono ludzkie czaszki. Mówi się, że satanistyczna grupa, stojąca za belgijskimi morderstwami, łączy się z podobnymi kręgami w Holandii, Niemczech i w Ameryce. Tak naprawdę będzie to tylko część globalnej satanistycznej sieci, która działa we wszystkich krajach. Satanizm rządzi niczym ponadnarodowa korporacja. Rytuały czarnej magii mają miejsce na całym świecie i rozmawiałem o tym z ich ofiarami z wielu krajów. W Anglii poznałem 40-letnią dzielną kobietę. Historia, którą mi opowiedziała o swoich doświadczeniach, jest odbiciem wielu innych. Urodziła się w latach 50. w Darlington i wkrótce została sprzedana przez swojego satanicznego ojca dwójce innych satanistów. Znała ich jedynie jako Tomasa i Helenę. Została wychowana w najstraszniejszych okolicznościach, w domu dziecka w Hull, który był prowadzony przez tę wykorzystującą dzieci parę. Nocą w ich pokojach płonęła pochodnia, a gdy była ona trzymana nad którymś z dzieci przez minutę lub coś około tego, wiedziało ono, że przyszła jego kolej na to, by zejść na dół schodami i ulec seksualnemu wykorzystaniu. Podczas świąt, wtedy jeszcze w Darlington, w wieku 7-8 lat kobieta spotkała swego ojca, który powiązał ją z dwójką satanistów Tomasem i Heleną. Dostawała narkotyki w soku pomarańczowym i lodach i zabierano ją nocami vanem do wiejskich kościołów na obszarze Darlington. Narkotyki te były zaprojektowane po to, by ułatwić kontrolę umysłu i zapobiec zapamiętaniu przez nią tego, co widziała. Wytłumaczę to bardziej szczegółowo w następnym rozdziale. Jednakże, jak często ma to miejsce w przypadku ludzi wchodzących w przedział od 30 do 40 lat, ofiara zaczyna mieć przebłyski swych przejść. Doświadcza ich jeszcze raz tak, jakby oglądała film. To z tego powodu tak wiele ofiar jest mordowanych, zanim osiągną ten wiek, często też dla produkcji tak zwanych filmów wideo, snaf, które ukazują prawdziwe morderstwa z fotograficznymi szczegółami. Inni są ponownie porywani i wówczas przechodzą podkręcone programowanie umysłu, by utrzymać wspomnienia w sekrecie. Wzrastające liczby ludzi, którzy przeżyli swoją straszliwą młodość, zaczynają teraz sobie to przypominać i opowiadają tę samą podstawową historię. Jeśli jesteś jedną z tych osób, proszę, skontaktuj się ze mną, jeśli masz cokolwiek do dodania do tego, co tu nakreśliłem. W ciągu kilku dni od naszej rozmowy moja informatorka powiedziała mi, że została wciągnięta z ulicy i wrzucona do vana przez 6 satanistów. Do gardła przystawiono jej strzykawkę, została też ostrzeżona, by nie rozmawiać z tym niebezpiecznym czubkiem Ikem i przestać rzucać nazwiskami. Zagrozili oni bowiem zarówno jej życiu, jak i życiu jej dzieci, jeśli będzie to kontynuować. Powiedziano jej również, że jeśli nie będzie siedzieć cicho, zabiorą jej rodzinnego psa i odeślą z powrotem w kawałkach. Mili ludzie, podczas swych dramatycznych przejść w wiejskich kościołach, które teraz pamięta, moja angielska informatorka oraz inne dzieci były wykorzystywane w satanistycznych rytuałach potęgowanych seksem, torturami i morderstwami. Okna kościoła były pokryte czarnymi zasłonami, a wnętrze, zgodnie z satanistycznym prawem, było wyłożone różnymi kolorami dla różnych ceremonii, w zależności od pory roku. Czasem używali oni kościołów w sekrecie, ale nie bagatelizujmy też tego, jak wielu ludzi wśród chrześcijańskiego duchowieństwa jest również członkami satanistycznej sieci. Sataniści, których sobie przypomina moja informatorka, byli ubrani w szaty, część z nich nosiła maski, nie wyłączając masek kozła lub Bafometa, bóstwa, o którego kult oskarżono templariuszy. W Wielkiej Brytanii, jak również w Ameryce, niektóre z najbardziej znanych nazwisk biorą w tym udział. Pamięta ona również wyraźnie, Boże, sama myśl o tym, jak leżała na plecach na podłodze kościoła, a nad nią trzymano za włosy nie więcej niż 6-letniego chłopca, z którym mężczyzna, którego później zidentyfikowała jako czołowego polityka w Irlandii Północnej, odbywał stosunek analny. Gdy było już po wszystkim, wyciągnięto nóż i podcięto chłopcu gardło, a jego krew spłynęła właśnie na nią. Pamiętam oczy tego człowieka, wspominała. Nigdy nie zapomnę zimna jego oczu. Powiedziała też, że preferował chłopców.
Przy więcej niż jednej okazji, jak mówi, była brutalnie gwałcona przez człowieka, który był ważną personą w polityce Zjednoczonego Królestwa przez dekady. Ten człowiek zwykł trzymać jej nagie ciało przy sobie, używając haków wbitych w jej ciało na biodrze. Była wówczas tylko małą dziewczynką. Powiedziała mi, że tym człowiekiem był Edward Heath. Jego nazwisko wypływa raz po raz w wywiadach z ofiarami satanistycznego wyzysku w Wielkiej Brytanii. Heath był premierem Wielkiej Brytanii w latach 1970-1974, jak również członkiem grupy Bilderberg, który wpisał ten kraj do wspólnoty europejskiej, obecnie Unii. Był on również jednym z głównych architektów dalszej integracji Wielkiej Brytanii z faszystowskimi Zjednoczonymi Stanami Europy. Jedną z wielu niepowiązanych osób, które zidentyfikowały Heatha jako satanistę, była pani, którą już wspominałem w tej książce, ta sama, która widziała postać jaszczura na bukowinach Burnham Beeches w Buckinghamshire, 25 minut jazdy od oficjalnej wiejskiej siedziby brytyjskiego premiera zwanej Chequers, Warcaby. Gra w Warcaby jest rozgrywana na planszy złożonej z białych i czarnych kwadratów planu podłogi wszystkich masońskich świątyń. Plaże Burnham znajdują się niedaleko High Wycombe i kwater głównych klubu piekielnego ognia Hellfire Club Benjamina Franklina i Sir Francisa Dashwooda. Jestem przekonany, że bukowiny Burnham Beeches również były przez nich nawiedzane. Pani ta była żoną głównego dozorcy w Burnham Beeches, na którym to terenie mieszkali. Została ona wychowana przez satanistyczną rodzinę ze Szkocji i jako dziecko była seksualnie i rytualnie wykorzystywana przez szkocką sieć bractwa. Jako że jej mąż również był satanistą, obarczono go odpowiedzialnością za doglądanie lasów bukowych Burnham Beeches, obszaru starożytnych zagajników i lasów zarządzanych przez władze w Londynie, nie wyłączając obszaru zwanego egipskim lasem. Późną nocą w latach 70. XX wieku, w czasach rządów Heatha jako premiera, wyszła ze swoim psem na spacer i w pewnym momencie zobaczyła jakieś światła. Po cichu podeszła bliżej, by zobaczyć, co się dzieje. Ku jej przerażeniu zobaczyła satanistyczny rytuał, w kręgu którego znajdowali się ówczesny premier Wielkiej Brytanii, Edward Heath, i jego kanclerz skarbu, Anthony Barber. Ujrzała, jak Heath zaczął przeistaczać się w gada, a tym, co ją zaskoczyło, był fakt, że nikt z obecnych w kręgu nie wydawał się tym w najmniejszym stopniu zaskoczony. W końcu stał się pełnopostaciowym reptoidem humanoidalnym gadem i urósł o jakieś 2 stopy 60 centymetrów. Powiedziała, że był on nieco łuskowaty i mówił dość naturalnie, chociaż brzmiał jak z dużej odległości, jeśli możesz sobie wyobrazić krótkie odstępy czasowe. Sam dobrze pamiętam spotkanie z Heathem w telewizyjnym programie wyborczym w roku 1989 w czasie, gdy byłem rzecznikiem brytyjskiej Partii Zielonych. W życiu nie widziałem tak nieprzyjemnych i zimnych oczu. Wtedy nic jeszcze nie wiedziałem o tych sprawach, jednak nigdy nie zapomniałem tego spojrzenia. Kolejnym słynnym brytyjskim pedofilem i satanistą jest Lord McAlpine, były skarbnik partii konserwatywnej Heatha i kierownik wykonawczy imperium budowlanego McAlpine Construction. Podążał on za nieżyjącym już Jimmym Goldsmithem jako głowa partii referendum w Wielkiej Brytanii. Została ona stworzona po to, by przejąć grupy sprzeciwiające się Unii Europejskiej, które doprowadziła do spektakularnej porażki. McAlpine, mocno zamieszany w sieć tajnych stowarzyszeń bractwa, został publicznie określony pedofilem przez magazyn śledczy Scalawag. Oskarżono go o uprawianie seksu oralnego z nieletnim chłopcem w roku 1965, o co został formalnie oskarżony przez policję Strathclyde i skazany za wykroczenia seksualne przeciwko małoletnim. McAlpina również wskazał były wychowanek domu dziecka Bryn Allen w północnej Walii jako tego, który zmusił go do seksu oralnego. Rodzina McAlpine jest jednym z elitarnych rodów w Szkocji, być może powiązanym ze starożytnym szkockim królem Kennethem McAlpinem. Z rodziną McAlpine wiąże się długa historia satanizmu, tak jak i ze szkocką rodziną Keswick. Obie są częścią sieci, która działa na całym świecie, aż po daleki wschód i Australię. Bliskim przyjacielem rodziny McAlpine jest Willie Whitelaw, przewodniczący partii konserwatywnej. Był on również zastępcą Margaret Thatcher, ku której skłaniali się, właśnie za przyczyną Whitelawa, rodzina McAlpine i Sir Geoffrey Howe w czasie, gdy sprawowała ona urząd premiera. Kiedy wyczerpała się jej użyteczność dla bractwa, to właśnie Howe wygłosił w Izbie Gmin przemowę, która raz na zawsze zakończyła jej rządy. Whitelaw został wskazany jako wiodący satanista przez zdeklarowanego satanistę Deriego Mainwaring Knighta w sądzie koronnym w Maidstone w roku 1986. Jak zwykle nic z tym nie zrobiono.
Mainwaring Knight mieszkał nieopodal East Grinstead, jednego z centrów satanizmu w Anglii. W Szkocji najważniejsze centrum satanizmu stanowi Loch Ness niedaleko Inverness, według legendy domu słynnego gada, potwora z Loch Ness. Cóż więc te legendy mogą symbolizować? Aleister Crowley, najbardziej znany satanista XX wieku, miał swój dom właśnie w Loch Ness i przychodził na ten obszar, by dokonywać niektórych ze swych najpotężniejszych rytuałów czarnej magii. Formacja skalna niedaleko jeziora, zwana Skałą Klątw, była używana przez adeptów czarnej magii od setek lat, a Crowleya przyciągała szczególnie energia emanująca z pobliskich gór, znanych jako Mealfuervonie. Można o wiele więcej powiedzieć o legendzie o potworze z Loch Ness niż zdajemy sobie z tego sprawę. Jest ona tak samo prawdziwa, jak opowieści o niezidentyfikowanym stworzeniu zwanym Wielką Stopą. Niektórzy z szamanów amerykańskich Indian wierzą w to, że istota, która manifestuje się jako Wielka Stopa, może się również pojawiać jako wodny potwór lub pantera, dzięki swym zdolnościom do zmiany kształtu. Raz po raz świadkowie opowiadają mi, jak byli wykorzystywani i programowani w posiadłościach arystokracji i w pomieszczeniach pod Muzeum Brytyjskim i innymi oficjalnymi budynkami w Londynie. Wśród relacji świadków wciąż pojawiają się nazwiska ministrów rządu konserwatystów. Kolejnym wymienianym pedofilem jest były członek parlamentu z Leicester Greville Jenner, najbardziej krzykliwy propagator żydowskich spraw w Wielkiej Brytanii. Notoryczną lokacją dla pedofilskich aktywności jest blok apartamentowców, zwany Dolphin Square, placem Delfina w Paimlico, największy blok mieszkaniowy w Europie i londyńska rezydencja wielu członków parlamentu. Budynek ten pozostawał pod obserwacją brytyjskiej służby celnej po odkryciu materiałów pornograficznych z Amsterdamu. Jeden z mieszkańców powiedział: często mamy nieletnich chłopców snujących się po korytarzach, totalnie zagubionych i pytających o mieszkanie konkretnego członka parlamentu. Paimlico zyskało przydomek Pimplico, z językowy angielski Pimp, Alphonse, z powodu rozpowszechnionego korzystania z usług chłopców prostytutek, znanych jako chłopcy do wynajęcia. Rezydent Dolphin Square, David Steele, były szkocki lider liberalnych demokratów, aktywnie wspierał kampanię na rzecz praw gejów, prowadzone przez Iana Campbella Dana, urzędowego planisty Rady Okręgowej Edynburga. Ale Mark Campbell chce raczej czegoś więcej niż tylko praw gejów. Jest on bowiem członkiem założycielem pedofilskiej wymiany informacji Pedophile Information Exchange, które chce zalegalizować seks z dziećmi. Czy Mark Steele powinien wspierać taką postać? Byli ministrowie, członkowie gabinetu, Michael Portillo i Peter Lilly, najwyraźniej regularnie stołują się w Dolphin Square wraz z wieloma słynnymi postaciami polityki. Zastanawiam się, co ich może tam przyciągać. To musi być jedzenie. Tak, to zdecydowanie to. Ludzie myślą, że rytualne wykorzystywanie i składanie ofiar, jeśli w ogóle istnieją, są zdarzeniami incydentalnymi. Są, jak diabli. Liczba tych precedensów jest już nie do opanowania. Spójrzcie na satanistyczną sieć wykorzystywania i mordowania dzieci, ujawnioną w Belgii, w którą byli zamieszani policjanci, sędziowie i czołowi politycy. To samo wychodzi na jaw w północnej Walii i na innych obszarach Wielkiej Brytanii. Brak zainteresowania mediów jest uderzający, jeśli nie zaskakujący. Ted Gunderson, z 28-letnim doświadczeniem w FBI, powiedział na konferencji o kontroli umysłu, odbywającej się w Stanach Zjednoczonych, że po długich i szczegółowych badaniach ocenia liczbę praktykujących satanistów w USA na 3,75 miliona, a liczbę ich ofiar z ludzi pomiędzy 50 tysięcy a 60 tysięcy rocznie. Przy tej okazji terapeuci relacjonowali, że ich klienci wskazywali na wielki, satanistyczny masowy grób, znajdujący się na otwartym terenie poza Lancaster w Kalifornii. Najprawdopodobniej kolejny masowy grób znajduje się w Matamoros w Meksyku. Sieć satanistycznych rytuałów łączy się z domami dziecka, centrami opieki i hostelami dla uciekinierów w celu ciągłego zapewnienia świeżych dostaw dzieci. Proszę, powiedzcie mi, jeśli coś o tym wiecie. Na krótko zanim ta książka została wysłana do druku, skontaktował się ze mną mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, który deprogramował kontrolowaną umysłowo niewolnicę bractwa, nazwiskiem Arizona Wilder. Jak dokonuje się tej kontroli umysłu, wyjaśnię w następnym rozdziale. Arizona była kontrolowana umysłowo od dzieciństwa, by stać się tak zwaną boginią matką, która przeprowadza rytualne ofiary na najwyższych poziomach globalnego bractwa. Arizona była jedną z jedynie trzech kobiet na świecie na tym poziomie. Wykonywała rytuały dla brytyjskiej rodziny królewskiej, jak zobaczymy to w następnym rozdziale.
Bogini i król oraz ta pani znajdują się tak wysoko w satanistycznej hierarchii, że najwyraźniej nawet królowa brytyjska ma zakaz odzywania się do niej podczas ceremonii. Została ona bowiem do tej pracy genetycznie wyhodowana, a jej matka pochodzi z francuskiej szlachty. Arizona powiedziała mi, że reptilianie zdają się nie mieć zdolności medium i zgaduje, że ma to coś wspólnego z brakiem w pełni uformowanego poziomu duchowego i emocjonalnego. Dlatego kontrolują oni umysłowo i programują ludzi ze szczególnych rodów, takich jak ona, by ci dokonywali rytuałów i przyciągali dla nich energię. Wspomniała mi również o tym, że była osobiście programowana przez Józefa Mengelego, znała go jako doktor Greena lub Greenbauma, zmiennokształtnego reptilianina i niesławnego, nazistowskiego kontrolera umysłowego i manipulatora genetycznego, który uciekł pod koniec wojny z pomocą brytyjskiego i amerykańskiego wywiadu, by kontynuować swe horrory w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Raz pokazał jej pająka, szerokiego na stopę, którego udało się mu genetycznie rozwinąć, przedstawił ją również Adolfowi Hitlerowi w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Arizona opisała wiele ściśle tajnych ośrodków w Stanach Zjednoczonych, które mój rzeczony przyjaciel widział osobiście i raz za razem była w 100% dokładna. Mówiła, że każda z 13 rządzących rodzin globalnego bractwa ma swoją własną Radę 13. Najpotężniejsza z nich w Stanach Zjednoczonych mieści się w Kalifornii, a pośród jej członków znajdują się Robert Caldwell, jego syn Richard, Jim Christensen, Richard Hen, Richard Bradbury, Jim Efferson, Fred Danger i Frank Cohen. Ale głową tej rady i najwyższym rangą członkiem iluminatów bractwa, którego zna, jest człowiek pod pseudonimem Pindar z regionu Alzacji-Lotaryngii we Francji. Pindar znaczy penis smoka. Jego nazwisko, jak twierdzi Arizona, brzmi Marki Delibo. Nie ustaliłem jeszcze, czy jest to prawdziwe nazwisko, czy kolejny pseudonim, możecie pomóc. Libo odnosi się do frazy, z wody, i zgadza się to ze starożytnymi legendami o reptiliańskich bogach wychodzących z wody. Arizona donosiła także, że w piwnicy jego zamku w Alzacji-Lotaryngii znajduje się otwarcie do podziemnego świata. Zauważcie ten obszar, Lotaryngia, dom kluczowych reptiliańskich rodów, sięgający wielu stuleci wstecz, jak nakreśliłem to wcześniej, poprzez ród z Lotaryngii Ramzes Pison-Bush. Ta kontrolowana umysłowo wysoka kapłanka bogini matka została, wedle jej relacji, zapłodniona przez Pindara, ale jej własny umysł zaczął odrzucać programowanie, dokonała więc aborcji i wyłamała się z bractwa. Jak często się to zdarza, jej programowanie zaczęło się załamywać wtedy, kiedy zmarł jej programista Mengele w późnych latach 80. XX wieku. Arizona mówiła, że Pindar, jak wszyscy reptilianie, kiedy zmieni kształt, ma bardzo potężne, hipnotyczne oczy, złe oko, z legend, dlatego w momencie ofiarowania, w chwili śmierci ofiary, jej twarz obracana jest w kierunku Pindara, by mógł on ukraść jej duszę czy też energię poprzez magnetyczny proces tego, złego oka. Credo Mutwa mówi to samo o reptiliańskich Hitauri. Następne informacje, których dostarczyła Arizona, Pindar uczęszcza na główne satanistyczne ceremonie w Europie i wtedy leci do Kalifornii na tamtejsze rytuały. Beltane jest zwykle celebrowane w Trabuco Canyon, w Orange County w Kalifornii, ale wskutek rozwoju miasta rytuały są teraz dokonywane w pobliskim kanionie Black Star Canyon, zamkniętym dla publiczności. Lokalne ulice również odgrodzono kordonem przez członków Departamentu Szeryfa Hrabstwa Orange County. Rytuał Samhain jest przeprowadzany w kościele Eastside Christian Church, zlokalizowanym na przecięciu Siedmiu Alei i Obispo w Long Beach. Przed kościołem widnieje logo białego gołębia z czerwonym kielichem umieszczonym pomiędzy skrzydłami. Znów jest to symbol Semiramidy, a z kolei biel jest uważana przez tych ludzi za demoniczny kolor, stąd Pindar, Marki Delibo, podróżuje białą limuzyną, kod biały, jest kodem rozumianym przez sędziów, policję, wojsko i tym podobne. I znaczy, patrzcie w drugą stronę lub nie oskarżajcie tej osoby. Strażnicy wojskowi posługujący się bronią automatyczną chronią wtedy kościół, węszących tam ciekawskich rytualnie mordują, a ich ciał pozbywają się w kostnicy w dole ulicy. Rytuał Valpergi ma miejsce po zachodniej stronie wyspy Catalina Island. Statek straży przybrzeżnej Golden Eagle, Złoty Orzeł, zabiera w to miejsce ofiarne dzieci, które nie umieją pływać, by wyrzucić je tam za burtę. Ciała zostają wyłowione, a potem, w celu pozbycia się ich, wrzuca się je do klatek z wygłodzonymi rekinami. Arizona twierdzi, że podczas rytuałów plenerowych nosiła czerwoną szatę i stała w centrum pentagramu, który był otoczony przez heksagram lub gwiazdę Dawida.
Następnie uruchamiano jej program, IZD, by wykonała ceremonię rysowania zachodu księżyca powodującego zmaterializowanie się w kręgu satanistów czterech warczących, ohydnych stworów. Poświęcane w tej ceremonii ofiary, hodowane do tej roli przez całe życie, są zabijane rytualnie przez podcięcie gardła w kierunku od lewej do prawej. Stanowi to źródło wolnomasońskiego znaku przeciągania płaskiej dłoni przez gardło od lewej do prawej, ruchem, który oznacza, nie żyjesz. Krew ofiar jest zbierana i mieszana z arszenikiem, który zdaje się być elementem koniecznym dla tych ludzko-reptiliańskich rodów. Tę mieszankę wlewają oni do kielichów i sataniści konsumują ją razem z wątrobą i oczyma. Ma to rzekomo dawać im siłę i lepszą psychiczną wizję. Tłuszcz jest zdrapywany z wnętrzności i smarowany po ciałach uczestników, tak jak tłuszcz Mesecha, świętego krokodyla w starożytnym Egipcie. Następnie ciało zwiesza się z drzewa, a sataniści stają pod nim nago, pozwalając kapiącej krwi, by na nich leciała. Bogini matka mówi, że do tego czasu uczestnicy są w takim stanie podniecenia, że często zmieniają się w reptilian i manifestują głównie w kolorze szaro-białawym. Są również przerażeni, ponieważ w tym punkcie bogini matka wskazuje na czworo z nich i wtedy oni również są rytualnie mordowani. Claire Rivers, przewodnicząca matek przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu w USA, powiedziała mi, że co najmniej 12 rytualnie wykorzystywanych klientów zgłosiło, że uczestnicy tych procederów zmieniali się w reptilian. Kolejny rytuał miał miejsce w hrabstwie Orange County w Dana Cove Point, w którym ciężarna kobieta została utopiona, a jej dziecko usunięto. Brytyjska rodzina królewska, Ronald i Nancy Reaganowie, Gerald Ford, George Bush, obydwaj synowie gubernatorzy Busha, Henry Kissinger, Newt Gingrich, Bill i Hillary Clintonowie, Rothschildowie, Habsburgowie, Bob Hope, Rupert Murdoch i cały nurt innych słynnych nazwisk, wszyscy uczęszczali na rytuały, którym przewodziła bogini matka, twierdzi Arizona. Większość z tych osób, być może wszyscy, wywodzą się z linii Ramses Pison Bush. Według niej to Hillary jest siłą, która kontroluje Billa Clintona, ponieważ stoi ona znacznie wyżej w hierarchii. On jest kontrolowany umysłowo, a Hillary to jego opiekun. Arizona mówi również, że widziała reptilian, szaraków i gadzioludzkie hybrydy w wielu podziemnych ośrodkach, nie wyłączając niesławnej strefy 51 w Nevadzie. Zapewnia też, że astronauta Neil Armstrong zrobił na Księżycu zdjęcia przeświecających struktur i podziemnego habitatu. Znajdują się one prawdopodobnie w jakimś budynku w Oklahoma City. Bogini matka zdradziła także, że przeprowadzała satanistyczne ceremonie we Francji z udziałem papieża Jana Pawła II. A i kolejne źródło wewnątrz wspólnoty kontroli umysłu twierdzi, że papież jest kontrolowaną umysłowo marionetką, a mój informator związany z Watykanem powiedział mi, że powoli zatruwają papieża, by upewnić się, że umrze na czas, tak by mógł go zastąpić wybrany przez nich człowiek. Powinniśmy więc oczekiwać zgodnie z jej przekazem, że papież będzie wyglądał na coraz bardziej chorego, kruchego w nadchodzących tygodniach i miesiącach. To, co mówiły mi ofiary, byłoby całkiem niewiarygodne, gdyby nie pochodziło z tak wielu różnych, niepowiązanych ze sobą źródeł i gdyby nie fakt, że historie z całego świata łączą się w tę samą podstawową historię, zgodną aż po opisy szczegółów rytuałów i technik kontroli umysłów. Dzieci i straumatyzowani dorośli, którymi się stają, nie mają się dokąd zwrócić. Ich historie są tak zdumiewające, że tylko nieliczni im wierzą, przeraża ich również zwrócenie się do policji, ponieważ wiedzą, że w satanistycznej sieci znajdują się wysocy rangą oficerowie policji, sędziowie, służby cywilne, ludzie mediów, politycy i tak wielu innych, którzy kontrolują nasze, wolne, społeczeństwo. Pytania takie jak, komu o tym powiesz? I gdzie uciekniesz, są używane po to, by złamać ich ducha. Ich poczucie beznadziejności sprawia, że myślą, iż nie da się nic zrobić, by sprawiedliwości stało się zadość, więc poddają się i przestają próbować. Ogromna większość wolnych masonów nie jest satanistami ani nie wykorzystuje dzieci, ale współczynnik takich zdarzeń jest o wiele wyższy w tajnych stowarzyszeniach, takich jak masoni, niż poza nimi. Jak możesz pokładać zaufanie w sprawiedliwości, kiedy na przykład dwór masonerii święty Jamesa Loża numer 9179 składa się z czołowych oficerów operacyjnych policji ze wszystkich głównych jednostek policji metropolitalnej w Londynie, nie wyłączając oddziału antyterrorystycznego, Wydziału Oszustw i Wydziału Dochodzenia Skarg, który powinien badać oskarżenia przeciwko niewłaściwym działaniom policji. Loża Święty Jamesa nie wyklucza też ważniejszych figur z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sądownictwa oraz Dyrektoratu Oskarżeń Publicznych, który decyduje o tym, czy osoba będzie oskarżona, czy też nie.
Cały system śledztwa, oskarżenia i procesu lub jego stłumienia może zostać osiągnięty przez członków tej loży pracujących razem. Jaką szansę ma w walce przeciwko temu dziecko? Również i dzieci, jak powiedziało mi wiele osób, są narkotyzowane i programowane do tego, by brać udział w rytualnych morderstwach i torturach innych dzieci. Jest to nagrywane na wideo i następnie odtwarzane im, gdy są przytomni. Są one tak przerażone tym, co zrobiły i konsekwencjami, że nie ośmielają się o tym mówić władzom. Innymi technikami, by zapobiec ujawnieniu wykorzystywania dzieci, jest noszenie w trakcie rytuału maski myszki Miki lub głowy diabła. Kiedy małe dzieci mówią, że były wykorzystywane przez myszkę Miki lub diabła, jeszcze mniej prawdopodobne jest to, że ktoś im uwierzy. Jedna z kobiet, która się ze mną skontaktowała, opowiedziała mi, że jej ojciec wykorzystywał ją seksualnie, nosząc maskę diabła, i dopiero po długim czasie zorientowała się, że to właśnie jej ojciec był za to odpowiedzialny. Historie ludzi, z którymi rozmawiałem, i relacje innych, które czytałem, wykraczają daleko ponad ludzkie pojęcie, a przynajmniej tak byłoby, gdyby faktycznie nie miały miejsca. Picie krwi, jedzenie mięsa i organów z martwych ciał, tysiące dorosłych i dzieci pogrzebanych w głębokich, masowych grobach, mordowanie ludzi przed kamerą dla snaf, wideo, cała ta historia jest po prostu odrażająca. Jedna matka opowiedziała w dokumencie telewizyjnym z serii Dispatches z kanału 4 w Wielkiej Brytanii o tym, jak była zmuszona położyć swe nowo narodzone dziecko na satanistycznym ołtarzu i przeszyć mu serce nożem. Następnie sataniści uprawiali seks z jego martwym ciałem. Ma to miejsce w twoim kraju właśnie teraz. Wiele z ofiar rodzi się w satanistycznych rodzinach, a inne są hodowane do celów ofiarnych przy użyciu surogatek, kobiet trzymanych w niewoli, by rodziły dzieci, jedno za drugim, które nigdy nie są formalnie rejestrowane, więc według oficjalnych zapisów nie istnieją. Nie możesz zamordować kogoś, kto nie żyje, więc te dzieci i płody są składane w ofierze, bez wiedzy o ich urodzeniu nikogo spoza kręgu okultystów. Ku Klux Klan, fanatycy aryjskiej rasy panów, stworzeni przez masona i satanistę Alberta Pike'a, jest jedną z niezliczonych grup, które trzymają w tym celu pod kluczem kobiety. Mają one swe własne położne, które nadzorują porody, dzieci rodzą się również w szpitalach pod nadzorem personelu lojalnego bractwu i jego satanistycznym odgałęzieniom. Inne dzieci z niesatanistycznych rodzin są zabierane po urodzeniu, a ich rodzicom mówi się, że ich dziecko zmarło, podczas gdy faktycznie przeznacza się je do tego, by zostało złożone w ofierze lub użyte w projektach kontroli umysłu, które omówię w następnym rozdziale. Rodzice o niskich dochodach lub ci uzależnieni od narkotyków są na łasce masonów i satanistów, działających pośród hierarchii służb społecznych i sędziów. Często odbiera się im ich dzieci i przeznacza do satanistycznych rytuałów i projektów kontroli umysłu. Dzieci, kracku, superczysta kokaina, są prawdopodobnie bardzo poszukiwane do operacji kontroli umysłu, bliźnięta również. Znam historię bliźniąt, które były dziećmi kracku w Denver w Colorado, ważnym satanistycznym centrum. Najpierw odebrano je rodzicom i oddano przybranym. Później zostały one zabrane przybranym rodzicom przez służby społeczne Denver po tym, jak mąż tej przybranej matki został zamordowany w bardzo dziwnych okolicznościach, i wówczas dzieci zostały przekazane na wychowanie samotnej kobiecie, która pojawiła się znikąd i zaoferowała się być ich nianią. Satanistyczny krąg umiejscowiony w Denver łączy się z Boulder w Colorado, miejscem, gdzie dziecięca królowa piękności, Yon Bennett Ramsey, została znaleziona w domu swych rodziców zamordowana w bardzo tajemniczych, niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach w grudniu 1996 roku. Amerykański śledczy i koroner dr Cyril Wecht stwierdził, że dowody wskazują na to, iż jej śmierć nastąpiła w trakcie jej wykorzystywania seksualnego przez rodziców Johna i Patsy Ramseyów. Yon Bennett została zamordowana w Wigilię i właśnie dla tej daty Josef Mengele stworzył rytuał ofiarny, zwany ostatnią bombką na świątecznym drzewku. Pseudonim dr. Mengelego, Greenbaum, oznacza zielone drzewo i odnosi się do kabalistycznego drzewa życia, zaś jednym z określeń bractwa dla diabła jest Yon Bennett, i ten zbieg okoliczności jest zdumiewający, biorąc pod uwagę okoliczności. Nie mogę uwierzyć w to, by ta nazwa nie była prawdziwą inspiracją dla jej imienia.
Projekt badawczy dotyczący rytualnego wykorzystywania, prowadzony na Uniwersytecie Colorado w Boulder, dowiódł, że wszyscy badani byli poddani współżyciu bądź molestowaniu, 97% widziało lub brało udział w składaniu ofiary ze zwierzęcia, 97% było zmuszonych do udziału w seksie z dorosłymi, 97% doświadczyło tortur, 94% były sodomizowane, 88% było zmuszonych patrzeć lub brało udział w rytuale złożenia ludzkiej ofiary, a 88% w kanibalizmie. Bardzo długa lista morderstw dzieci i dorosłych na świecie jest dziełem satanistycznych grup, nie wykluczając tego, jak silnie się przy tym upieram, wciąż niewyjaśnionego morderstwa 13-letniej Genet Tate, niedaleko Exeter w powiecie Devon w roku 1978. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Spotkałem ludzi, którzy badali tę sprawę przez wiele lat, i dowód na to, że brała w tym udział satanistyczna grupa, jest przytłaczający. W grupie mogli się znajdować niektórzy czołowi ludzie z kwater głównych policji w Devon i Cornwallie, niedaleko miejsca, gdzie Genet ostatni raz była widziana żywa. Jej ojciec, John Tate, również ma pewne znaczące kwestie do wyjaśnienia. Jeśli jest tam jakiś wydawca zainteresowany ujawnieniem tej sprawy, to istnieje manuskrypt tego przypadku. Kiedy sceptycy pytają, jak można zatuszować tak szeroko rozpowszechniony satanizm, wykorzystywanie i morderstwa, muszą docenić rolę ludzi zamieszanych w te kręgi. David Berkowitz, seryjny morderca z Nowego Jorku, znany jako Syn Sama, twierdził, że był częścią satanistycznej grupy, która dyrygowała morderstwami. W liście do kościelnego duchownego Berkowitz pisze: ta grupa zawiera mieszaninę satanistycznych praktyk, nie wyłączając nauk Aleistera Crowleya i Eliphasa Leviego, kolejnego notorycznego satanisty. Była i wciąż jest całkowicie zorientowana na krew. Doktryna zakonu łączy starożytny druidyzm, nauki tajnego zakonu złotego brzasku, czarnej magii i szeregu innych bezprawnych i odpychających praktyk. Sataniści ci prawdziwi są szczególnymi ludźmi. Nie są ignoranckimi wieśniakami lub napółpiśmiennymi, rdzennymi mieszkańcami. Ich szeregi są raczej wypełnione doktorami, prawnikami, biznesmenami i ogólnie bardzo odpowiedzialnymi obywatelami. Nie są beztroską grupą, skłonną popełniać błędy. Są jednak sekretni i związani wspólną potrzebą i pragnieniem siania spustoszenia w społeczeństwie. To Aleister Crowley powiedział: chce bluźnierstwa, morderstwa, gwałtu, rewolucji, czegokolwiek złego. Satanizm jest kreacją reptilian, upadłych aniołów, i, co interesujące, oni również mieli Syna Sama, według tysiącletniego podania. Arabski poeta Ferdowsi zakończył swą legendarną historię Iranu w 1010 roku naszej ery pracą zwaną Szachnejm lub Księgą Królów. Pisze on o królu zwanym Samem, który poślubił piękną kobietę, a ta urodziła mu dziecko o nieziemskim wyglądzie. Opis cech jego potomka jest dokładnie taki sam, jak tych zrodzonych ze skrzyżowania obserwatorów i ludzkich kobiet, bardzo duży, białoskóry i z włosami jak śnieg. Miał na imię Zal, dziecko Nefilim, obserwator, reptilianin, ludzka hybryda. I Zal był synem Sama. W 1969 roku Charles Manson i jego satanistyczna rodzina zamordowali 9 osób, nie wyłączając aktorki Sharon Tate. Manson działał w Kalifornii w latach ruchów hipisów, kiedy grupa zwana Proces odgrywała duże znaczenie w takich miastach jak San Francisco. Wyłoniła się ona z Wielkiej Brytanii, a następnie założyła swe oddziały w Kalifornii i Nowym Jorku. Celebrowała Adolfa Hitlera i czciła Trójcę Jehowy, Lucyfera i Szatana. W brytyjskim magazynie okultystycznym The Lamp of Thoth, Lampa Tota, autor imieniem Soror H, napisał o Charlesie Mansonie: on pokazał tak wielu z nas, jak to jest popełnić zbrodnie, które my chcielibyśmy popełnić. Manson zauiruszył się tam, gdzie inni, jak Proces, odnieśli sukces. On został złapany. Kolejny, seryjny zabójca, Henry Lee Lucas, który miał zamordować 360 osób, nie wyłączając własnej matki, twierdził, że był członkiem satanistycznej grupy Ręka Śmierci. Powiedział, że to morderstwo stanowiło część inicjacji i przyznał się do picia krwi niektórych ze swych ofiar. Ręka Śmierci, jak mówił, była zamieszana w przemyt narkotyków i porywanie dzieci do składania z nich ofiar i trzymania w niewoli. Gdy je zabijano, grupa piła ich krew i zjadała części ich ciał. Okaleczone ciała, które znaleziono w Meksyku i Arizonie, zdają się potwierdzać jego opowieść. Richard Ramirez, seryjny zabójca znany jako Nocny Łowca, powiedział, że zabił 13 ofiar w imię Szatana. W domach kilku z nich znaleziono wymalowane sprejem odwrócone pentagramy, klasyczny symbol satanizmu, wyciął on również pentagram na udzie starszej kobiety, jednej ze swych ofiar.
Liczba morderstw na całym świecie dokonywanych podczas satanistycznego rytuału jest po prostu ogromna. W trakcie pisania tej książki usłyszałem od innego badacza o rytualnym morderstwie Alfreda Kunca, zbuntowanego, rzymskokatolickiego księdza, który dokonywał egzorcyzmów. Jego ciało zostało znalezione w marcu 1998 roku na terenie jego probostwa w Madison w Wisconsin, wiszące do góry nogami z gardłem przeciętym od ucha do ucha. Jego głowa została następnie odcięta, a krew zabrana. Okoliczności w sprawie były na tyle poważne, że do śledztwa wezwano FBI. Zabójstwa Kennedy'ego oraz księżnej Diany również były pełne satanistycznego rytualizmu, jak nakreślę to później. Słyszałem te same motywy o satanistycznych rytuałach, wykorzystywaniu i ofiarach w każdym kraju, który odwiedziłem. Nawet na małej wyspie White położonej u południowych wybrzeży Anglii, gdzie mieszkałem przez wiele lat, ma miejsce znacząca satanistyczna aktywność. Najlepiej sprzedający się w Wielkiej Brytanii niedzielny tabloid The News of the World opublikował rewelację pracownicy społecznej z wyspy White, która ujawniła naturę i zasięg mającej tam miejsce eksploatacji. Powiedziała, że ci składający ofiary z dzieci ludzie byli filarami lokalnej społeczności, właścicielami nadmorskich hoteli, ludźmi biznesu, lokalnymi oficerami rządu i politykami. Opisała programy rozmnażania na wyspie, w których dzieci są hodowane na ofiarę i, oczywiście, wszystko to łączy się z kręgami pedofilii i przemytu narkotyków, kolejnym powszechnym motywem. Główny inspektor Neil Kingman, który prowadził przesłuchanie, powiedział: spotkałem pracowników społecznych kilka razy i prowadziłem wywiady z innymi ludźmi w tej materii. Nie mam powodu, by wątpić w to, co mi powiedziano. Istniało wiele słynnych przypadków, w których wystąpiło domniemanie rytualnego wykorzystywania, ale zostały one z powodzeniem zatuszowane przez władze polityczne i sądowe oraz uległe, niedoinformowane i skorumpowane media. W Stanach Zjednoczonych głównym przykładem na to była sprawa dziennego Centrum Opieki McMartin w Los Angeles, która wyszła na jaw w roku 1983. Zeznania złożyło 369 wykorzystywanych seksualnie dzieci z McMartin. Mówiły one o zarzynanych zwierzętach i innych, satanistycznych rytuałach. Opisywały to, w jaki sposób niektórych z nich grzebano, zamykano w ciemności i zabierano do różnych miejsc w celu wykorzystania ich seksualnie. Wśród tych miejsc były sklep spożywczy, cmentarz, kościół i krematorium. Dzieci mówiły, że zmuszano je do picia krwi i uryny, widziały też, jak wyłupiono dziecku oczy, a jego ciało spalono. Inne twierdziły, że zabito przed nimi królika, by pokazać im, co się może zdarzyć, jeśli powiedzą o tym rodzicom. Sprawa była przedmiotem śledztwa przez 4 lata, procesu przez 2,5 roku z udziałem 124 świadków, 50 tysięcy stron transkrypcji i kosztowała niemal $23,000 dziennie, ale ostatecznie wszystko się rozleciało, a odpowiedzialni uciekli od sprawiedliwości, zachowując wolność. Kluczowe w opowieściach tych dzieci były opisy sieci tajnych tuneli, znajdujących się pod budynkiem, do których i przez które były zabierane w celu wykorzystywania. Na procesie twierdzono, że nie ma dowodów istnienia tych tuneli, ale 5 miesięcy po tym, jak sprawa McMartin została zamknięta, a oficjalne jej tuszowanie zakończone, drużyna wyszkolonych śledczych i kopaczy odgrzebała system tuneli, łączący się z zasklepionym pomieszczeniem pod dziennym centrum opieki. Rozciągały się one do przyległych budynków, gdzie dzieci, jak mówią, były zabierane, zanim przewożono je do innych lokalizacji. W 1991 roku niezależny archeolog również potwierdził istnienie tuneli i systemu alarmowego w centrum. Innymi słowy, dzieci mówiły prawdę. W Wielkiej Brytanii, pośród wielu innych, były także sprawy w Orni, Nottingham, Rochdale i w Cleveland. Za każdym razem pracownicy socjalni próbujący ujawnić satanistyczne wykorzystywanie stawali się celem ataków ze strony mediów głównego nurtu, z gazetą Mail on Sunday na czele, szczególnie zażartą w swej opozycji. Przy jednej okazji posunęli się tak daleko, by opisać widmo satanizmu jako histeryczny nonsens. Takie stwierdzenia stoją w tak dużej sprzeczności z dowodami o światowym zasięgu, że mogą być jedynie dziełem niedoinformowanego idioty, całkiem możliwe, lub kogoś, kto życzy sobie, by prawda pozostawała pogrzebana. W rezultacie tak niezrównoważonego relacjonowania i, oczywiście, szokującej natury dziecięcych dowodów, w większości przypadków nawet nie dochodzi do procesu, a nawet jeśli, to bardzo niewiele z nich doprowadza do wyroków. Opinia publiczna uwierzy raczej, że oskarżenia są nieprawdziwe, ponieważ chce wierzyć, że takie horrory się nie zdarzają.
Niestety, one występują i to na szeroką skalę i jeśli wolisz trwać w zakłamaniu, bo nie chcesz się zmierzyć z prawdą o twoim świecie, to tylko przyczyniasz się do kontynuacji tego tak niewypowiedzianego okrucieństwa w traktowaniu dzieci. Jak powiedziała Caroline Lekiar z Narodowego Stowarzyszenia Młodych Ludzi w Opiece. Mogę zrozumieć, że ludziom trudno w to uwierzyć, bo jest to nadzwyczajne, ale jednak wszystko wskazuje na to, że to się dzieje. Młode dzieciaki rysują obrazy tych rzeczy, które nie pojawiają się w TV. Miałam z tym do czynienia przez ostatnie 2 lata, spotkałam się z wieloma przypadkami rytualnego wykorzystywania i wiele z tego ma miejsce wszędzie, ludzie naprawdę muszą się obudzić. Satanistyczne wykorzystywanie rytualne stanowi globalną sieć, kolejną piramidę powiązanych ze sobą grup z wysokimi i potężnymi społeczeństwami w swych szeregach, czołowych polityków, rządowych oficjeli, bankierów, liderów biznesu, prawników, sędziów, doktorów, koronerów, wydawców, edytorów i dziennikarzy. Wszystkich ludzi, których potrzebujesz, by przeprowadzać i potem tuszować twoje rytuały i zbrodnie przeciwko ludzkości. To nie badacze widzą wszędzie satanistów. Ich proporcje na wiodących pozycjach są tak wysokie, ponieważ tak ma być. Satanistyczne sieci kontrolują system i gwarantują sobie w ten sposób, że na pozycjach władzy znajduje się o wiele, wiele więcej satanistów niż w ogólnej populacji. Im wyżej się wspinasz w piramidzie, tym więcej satanistów znajdziesz. Większość niesatanistów jest odfiltrowywana, zanim osiągnie te poziomy. Rezultaty tego wszystkiego dla zamieszanych w to dzieci są trudne do wyobrażenia dla każdego, kto nie doświadczył poziomu traumy, którą muszą wycierpieć. Piosenkarka Joan Baez śpiewa piosenkę o przypominaniu sobie wykorzystywania z dzieciństwa, gdy bariery amnezyjne zaczynają się rozpadać, kontrola umysłu załamywać się, a wspomnienia zaczynają przebłyskiwać. Jej słowa wspaniale uchwyciły uczucia takich ludzi. Nie musisz odgrywać mnie wstecz, by pojąć znaczenie moich wersów. Nie musisz umierać i iść do piekła, by poczuć klątwę diabła. Myślałam, że moje życie jest fotografią na rodzinnej kartce świątecznej. Wszystkie dzieciaki ubrane w marynarki i szelki i ustawione na podwórku. Gdzie są złote dni dzieciństwa? Tak liryczne i ciepłe. A może to zdjęcie zaczęło blaknąć w dniu, w którym się urodziłam. Niech zacznie się noc, rozdzieranie skóry i nagły przypływ rumieńca. Jest tam mały chłopiec jadący na głowie kozła. I mała dziewczynka odgrywająca nierządnicę. Jest tam ofiara w pustym kościele. Z małej słodkiej dzieciny Rose. I człowiek w masce z Meksyku. Zdziera moje ubranie. Widziałam, jak zapalają świece. Słyszałam, jak biją w bęben. I płaczę, mama, mama, jestem zimna jak lód. I nie mam dokąd uciec. Płacę więc za ochronę. Wypalam prawdę. Gonię za wspomnieniami. I przygważdżam dowód. Stoję przed twoim ołtarzem. I mówię wszystko, co wiem. Przybyłam, by odzyskać swe dzieciństwo. W kaplicy dzieciny Rose. Jak straszne doświadczenia to werbalizuje, a wiele tysięcy dzieci przechodzi przez ten sam koszmar na całym świecie dziś i każdego dnia. Czy ktoś jeszcze wierzy, że powinniśmy odejść i zignorować temat? Że powinniśmy się oszukiwać, że to nie ma miejsca? Czy może nastał już czas, by ruszyć dupę z kanapy? Czas, by nabrało to znaczenia. Rozdział 16. Gdzie się podziały wszystkie dzieci?